Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem w Sedno sprawy jest dzisiaj Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry panu, witam państwa z parlamentu wiedeńskiego, parlamentu austriackiego w Wiedniu. No właśnie, to już panie pośle, skoro pan powiedział już, że jest tam, gdzie jest, czyli właśnie w austriackim parlamencie, to proszę też nam zdradzić dlaczego, bo nie w celach turystycznych na pewno. Jestem posłem kosmonautą, jak się z nas śmieją w Sejmie, czyli członkiem parlamentarnego zespołu na rzecz przestrzeni kosmicznej i mamy coroczną konferencję właśnie tych przedstawicieli parlamentów z Unii Europejskiej, jak i również z krajów, które wchodzą w skład Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mamy dzisiaj wniosek, polski wniosek o usunięcie z grona obserwatorów tejże konferencji parlamentarzystów rosyjskich. No i po wczorajszych konsultacjach widać, że wcale nie ma takiej determinacji, aby rosyjski parlament usunąć nawet z roli obserwatora. Jest postulat większości parlamentów, aby ich zawiesić do czasu zakończenia wojny i tak dalej. Kto opór stawia największy, panie pośle? Mocno rozczarowany. Słucham? Kto największy stawia opór, który przedstawiciel którego parlamentu? To oczywiście gospodarze Austriacy, ale pozyskali między innymi Niemców, Belgów i Luksemburczyków, także ja tego nie rozumiem. Próbujemy tu kolegom tłumaczyć pewne rzeczy, że Rosja tylko rozumie proste sygnały i twarde sygnały i że właśnie taka, a nie inna postawa krajów Zachodu trochę zachęciła do tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie. Znaczy w tym sensie, że byliśmy spolegliwi, jak w ogóle środowisko państw Europy Zachodniej, jeśli chodzi o kwestie Rosji, czy to przy okazji Gruzji w 2008 roku, czy w przypadku 2014, tak? Krymu 2014 i części i Doniecka lub Ługańska i Ługańska. Taka rzeczywistość. Musimy się z tym też liczyć, że elity europejskie, jak tylko przyschnie ten konflikt, chociaż moim zdaniem on będzie trwał długie lata, przynajmniej na takim wyseparowanym terenie, to te elity europejskie będą próbowały szukać jakiegoś kontaktu z rosyjskimi politykami, którzy wiadomo, że rosyjska Duma jest absolutnie na pasku Putina i zrobi wszystko, co potrzeba, czego Putin od nich oczekuje. Będę dzisiaj podawał takie przykłady. Ilu posłów głosowało oczywiście deputowanych Dumy, ilu głosowało nad różnymi skandalicznymi uchwałami. Na wniosek oczywiście administracji Putina. Panie pośle, to o krajowej polityce trochę porozmawiajmy, ale też międzynarodowy kontekst jest istotny. Donald Tusk, czyli przewodniczący Platformy, mówił o konieczności zmian w świadczeniach dla obywateli Ukrainy, dla uchodźców z Ukrainy i mówił dokładnie tak. Nie ma w tym nic antyukraińskiego, ale póki ktoś nie jest obywatelem polskim, to te prawa muszą być różne. O co dokładnie chodzi? O 800+, tylko dla Polaków? Pan od razu już tak z grubej róży uderza. Nie wiem, bo ostatnio tak bardzo źle o muzułmanach mówicie, ostatnio źle, to myślałem, że krok dalej, Polska dla Polaków teraz będzie. Nie od razu, wie pan jak to brzmi, jak się mówi coś tylko dla Polaków. Ci, którzy pamiętają choćby filmy z okupacji, to wiedzą, że tam akurat było tylko dla Niemców i to źle się kojarzy, ale dobra, do rzeczy. Wielokrotnie ja, prowadząc kampanię na ulicach Warszawy, słyszę, ale zrobicie coś z tymi przywilejami dla Ukraińców, czy też dalej zostanie tak jak jest. Znaczy myślę, że jest czas, kiedy ci, którzy uciekli przed wojną albo okrzepli w Polsce i podjęli decyzję o tym, żeby tu żyć na stałe, a więc pracować, stabilizować swoje życie i zostać z nami tu na długie lata. Albo jest czas dla tych, którzy jednak chcą gdzieś dalej, albo wrócić na Ukrainę, bo przecież część terytorium nie jest objęta działaniami wojennymi, aczkolwiek jest cały czas zagrożenie spadającymi bombami, czy to w Kijowie, czy we Lwowie. We Lwowie, jasne. Ale czas na co? Zrewidowanie, panie przewodniczący, tej... Tak, to chodzi przede wszystkim o zrewidowanie, to znaczy 500+ ma na celu otoczenie pomocą i wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce, polskimi dziećmi. Została przyznana ta pomoc również tymczasowo dla Ukrainy, ale jeśli
obywatele Ukrainy zdecydują o tym, że będą tu mieszkać, będą tu pracować, no to nie ma problemu, żeby, jeżeli też dostaną karty stałego pobytu, a możliwe, że wystąpią o obywatelstwo, no to wtedy w ogóle wchodzą w te same tryby jak każdy inny obywatel. Ale myślę, że Polacy dzisiaj też potrzebują takiego jasnego sygnału, że są pewne przywileje dla polskich rodzin, były przywileje dla ukraińskich rodzin, tak aby one się zagospodarowały tu, ale jeśli chcą tu zostać, no to muszą też w tym momencie podejmować swoje decyzje, jak ma ten status pobytu wyglądać i z tego będą wynikały dla nich przywileje, jeśli będą chcieli wystąpić o obywatelstwo. Okej, okay, ale panie proszę, no, póki co świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Ja myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj polski rynek pracy potrzebuje więcej rąk do pracy i warto też zachęcać tych, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i mają zamiar tu zostać, aby to wszystko usankcjonowali i wtedy oczywiście dalej będą mogli otrzymywać tego typu świadczenia. Natomiast w momencie, kiedy ma być to tylko taki pobyt tymczasowy, no to też nie możemy na okay, to... Ale panie proszę, ale to rozumiem, że na przykład jak jest matka, nie wiem, czwórki, piątki dzieci, która nie pracuje, jeżeli te dzieci są małe, to takiej matce świadczenie 500+ zostanie odebrane? Przede wszystkim pytanie, co matka chce zrobić ze sobą i z całą rodziną dalej. Tak? Jeżeli chce usankcjonować pobyt, absolutnie ma... Ale to on jest usankcjonowany, on jest legalny przecież w Polsce. No, jest usankcjonowany do momentu, ale nie jest tak, że ta matka zdecydowała o wszystkich rzeczach związanych ma PESEL z polskim systemem. Jest pytanie, czy dzieci chodzą do szkół polskich, czy uczą się po polsku, czy tylko jest taka tymczasowa nauka na zasadzie, że za jakiś czas mają zamiar wrócić. Znaczy my musimy stawiać akcent jasny, że witamy wszystkich tych Ukraińców, którzy chcą z nami związać swoją przyszłość i tym należą się świadczenia. Natomiast ci, którzy będą tak pomieszkiwać albo tak tymczasowo funkcjonować, to dzisiaj już nie ma ale to ja okazji nie, na to nie rozumiem, ale to jakieś deklaracje mają być, zobowiązania, że jeżeli ktoś, nie wiem, nie odpracuje potem, to będzie musiał oddać. To jaki jest konkretny plan, panie proszę? No bo to nie jest, nie wydarzyło się to wczoraj, ani przedwczoraj, ani miesiąc temu, tylko komentujemy sytuację, która trwa już naprawdę długi czas. Wy chcecie za chwilę przejąć władzę w Polsce i pytam, panie pośle, jaki macie konkretny plan poza wysyłaniem takich sygnałów, mrugnięć okiem? Nie jestem specjalistą od tych rzeczy. Proszę pytać nasze posłanki z Komisji Polityki Społecznej, które myślę, one wiedzą, tak? Już jest jakiś konkretny plan na to? Znaczy jest na to plan i mówię, zajmują się tym posłanki Okład Drewnowicz, kilka innych, posłanka Frydrych. I rozumiem, że to, co powiedział Donald Tusk, jest konsekwencją tego, co one mówią, ale też warto powiedzieć. Dziś rządzący dokładnie w kuluarowych rozmowach mówią o tym samym, że to czas na zweryfikowanie całego systemu, jeśli chodzi o socjalne zabezpieczenia dla tych, którzy przebywają na terenie Polski z Ukrainy. Chodzi o to, że tych, którzy są tutaj z nami, pracują na dobrobyt naszego kraju, będziemy dalej wyposażać te wszystkie programy socjalne, programy społeczne. No, chodzi też o to, żeby nie było sytuacji, bo powoli zaczyna się to może, co prawda nie znam konkretnych przypadków, ale słyszę takie opinie na ulicach Warszawy, żeby nie wygenerować grupy, która będzie z tego socjalu bardzo skromnie, ale żyć i mieć na to pomysł, jako pomysł na życie. Myślę, że to o tyle nieeleganckie, panie pośle, że mówi pan o tym, że nie zna pan konkretnych faktów, tak się mówi, że jest grupa, która żyje z socjalu i sposób na życie. No to tak, myślę, że czy to nie jest trochę sianie jakichś konkretnych nastrojów bez uzasadnienia, bez umocowania jakiegoś w faktach, to bo sam pan powiedział, że to są jakieś zasłyszane historie. Panie redaktorze, pan dobrze wie i ja, nie bądźmy naiwni. To, co mówią ludzie, jest ważne dla polityków. I może pan być głuchy na to, co mówią Polacy. Ja słyszę to, jasne. Też słyszę, że klimat taki jest. My nie jesteśmy głusi. I można powiedzieć, w odpowiedzi na to, co mówią Polacy na ulicach,
na spotkaniach rodzinnych, okay. na różnego rodzaju spotkaniach z zaostrzacie retorykę wobec... też reagujemy. I to jest nasza reakcja, bo okay. wiemy dobrze, że i tak dzisiaj budżet jest nadmuchany. PiS wygenerował na przyszły rok dziurę budżetową na poziomie 160 miliardów złotych. I też będziemy się z tym zmagać po 15 października i musimy dedykować czy adresować pieniądze dla tych, którzy ciężko pracują na dobrobyt naszego kraju, na podnoszenie standardu życia, ale też i na rozwój gospodarczy. Panie pośle, to jeszcze krótko na koniec zapytam. Dość oczywiste. Jasne, w kontekście tego, co może dziać się w polskim parlamencie po wyborach parlamentarnych, a tych scenariuszy jest cała masa, które musimy brać pod uwagę. No, jak słucham też pana posła w ostatnich paru minutach, to mam wrażenie, że dużo bliżej panu do Sławomira Mentzena niż do Adriana Zandberga. Nie, myślę, że to w ogóle jest inna rzecz. Do Sławomira Mentzena mi o tyle daleko, jeśli chodzi o prawa kobiet czy kwestionowanie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. To są rzeczy dziś Aha. fundamentalne, dziś bardzo zepsute, jeśli chodzi o rządzących z Prawa i Sprawiedliwości. I to trzeba naprawić. I tutaj Sławomir Mentzen w tej kwestii nie pomoże. Oczywiście. Ale uchodźcach to mówicie styk, tym samym językiem. Chodzi o gospodarkę. Słucham? O uchodźcach mówicie tym samym językiem, jakim mówiła Konfederacja w ostatnim roku. Czy w dużej mierze ten język się pokrywa? Czyli? Gdzie jest ta styczność? Bo nie bardzo widzę. Także czas na rewizję tego, co uchodźcy dostali. Dostają za dużo. Część wykorzystuje sytuację, żyje z zasiłków. Jest to sposób na życie. To przed chwilą pan wszystko przecież mówił. Tylko pamiętajmy, że Sławomir Mentzen i środowisko tego pana powtarza to praktycznie od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę. My mówimy po półtora roku, że czas na zrewidowanie tych programów, ale nie dlatego, żeby komuś zrobić przykrość, tylko po to, żeby też kształtować polskie społeczeństwo również z udziałem takich grup społecznych czy też narodowych, które przyjechały ze wschodu. Ale to jest dziś, a nie... Nie trzy dni, czy tam tydzień po inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy już się to Konfederacji nie podobało, co działo się na naszych granicach, że wpuszczano kobiety z dziećmi, które uciekały przed wojną. Panie pośle, to teraz słuchaczom Radia Plus już życzymy dobrego dnia. Zapraszamy na internetową dogrywkę. Sedna sprawy, Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest, za chwilę też będzie z nami. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Paweł Poncyliusz, wiceszef Klubu Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie pośle, zacznę tę drugą część od zacytowania polskiego ministra spraw zagranicznych, a on z kolei mówił o oświadczeniu kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, i mówił Zbigniew Rau mianowicie tak. Ostatnie oświadczenie Olafa Scholza narusza zasady suwerennej równości państw, stanowiącą fundament dobrosąsiedzkich stosunków i przyjaznej współpracy z Polską. I to chodziło o słowa, w których Scholz mówił o polskiej aferze wizowej, że wymaga ona wyjaśnienia. Kto ma rację w tym sporze? Czy faktycznie nie powinien Olaf Scholz zwracać Polsce uwagi i przynaglać do wyjaśnienia tej czy innej sprawy? Czy minister Zbigniew Rau niepotrzebnie tutaj się napuszył? No po pierwsze, to szkoda, że Zbigniew Rau tak nie był rozmowny w momencie, kiedy wypuchła afera wizowa. Moim zdaniem ten pan powinien się już podać do dymisji, bo to pod jego nosem urósł patologiczny system sprzedaży wiz i przemytu ludzi z Azji do Stanów Zjednoczonych. Bo przypomnijmy, że pierwsze sygnały do Polski napłynęły od służb amerykańskich, które wyłapywały uchodźców czy też imigrantów, którzy próbowali nielegalnie przekraczać granicę meksykańsko-amerykańską, gdzie mieli w ręku paszporty z bitymi wizami przez polskie placówki dyplomatyczne w Azji i w Afryce. Więc to jest i taki proceder przemytu ludzi kosztował około 30 tysięcy dolarów. Znaczy płaciłeś w Pakistanie, płaciłeś w Uzbekistanie 30 tysięcy dolarów i dostarczano cię pod granicę amerykańską właśnie, czy to od strony meksykańskiej, czy kanadyjskiej. To jest sama pierwsza. Ta wymiana Druga zdań? Rzecz jest taka. Słucham? Sama ta wymiana zdań Scholz-Rau?
No i teraz, jeżeli chodzi o wymianę słów Scholz-Rau. Ja tutaj wczoraj wieczorem w hotelu oglądałem jedną z niemieckojęzycznych telewizji, chyba właśnie niemiecką. I tam jeden z tematów wiadomości to były właśnie wizy. To nie jest tylko kwestia elit politycznych, ale widać, że to się przekłada również na taką percepcję społeczną. No jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę pan minister Wąsik i pan minister Kamiński buduje zaporę za 1,5 miliarda złotych bez żadnych przetargów, tak naprawdę wybiera sobie co chce i tak naprawdę koncentruje się na przedsiębiorstwach budowlanych, a nie na realnych metodach zabezpieczenia granicy, choćby perymetrią. Dziś znowu jest ogłoszony przetarg, w którym ważniejsze jest doświadczenie w budowlance niż to, czy system perymetryczny, czyli taka zapora elektroniczna. Ale tam jest perymetria. Ktoś się na tym zna, no więc to jest inna ale tam są czujniki, kamery i takie rzeczy przecież. To nie jest tak, że to jest tylko fizyczna zapora, tylko ta technika, no przynajmniej tak właśnie mówią. Właśnie nie ma tych kamer, panie redaktorze. Aha. Na tym problem polega. Ta elektroniczna zapora, nie działa? Kamiński z Wąsikiem kupili, nie działa. I dlatego teraz po cichutku chcę to wymienić na nowy system, tylko znowu stawiają warunki o doświadczeniu w robotach budowlanych, a nie warunki pod tytułem doświadczenie firmy w zakresie tego typu systemów. I na tym polega draństwo tej władzy. To znaczy ona opowiada, że buduje zaporę, która będzie skuteczna, a Niemcy co tydzień wyłapują kilkaset osób do 1000 na swojej granicy. Ale panie proszę, to jeżeli chodzi o tę zaporę, bo to jest ciekawy wątek. Ale ona jest... bo to jest ciekawy wątek. Chciałbym, żebyśmy na chwilę się przy tej zaporze zatrzymali. Ale to nie działa częściowo, ten system, czy w ogóle? Nie działa w ogóle. No panie redaktorze, dobry system perymetryczny powinien namierzać również śmigłowce nadlatujące nad choćby Białowieży. To się nie udało. Dobry system perymetryczny to są między innymi czujniki sejsmiczne. No ale to pytanie, czy on jest zły, czy on nie działa, bo to jest różnica. Czy ten, który jest niewłaściwy, nie ale działa. Panie proszę, ale to pana zdaniem nie działa, czy nie działa, bo tak chciałbym to doprecyzować, bo to jest istotna sprawa. Ja panu stawiam tezę, niech ktoś to obali, że działa. Jeżeli się równolegle... Że nie działają tam kamery, czujniki i tak dalej, tak? Wzięto jakąś firmę spod ciemnej gwiazdy z korzeniami ruskimi. Mhm. To znaczy formalnie ona jest chyba ze Słowacji, ale z ruskimi ogonami. I udaje się od wielu miesięcy, że ten system działa. Nie działa. Ja taką tezę stawiam. Ta, która tam robiła czujniki, kamery, korzenie rosyjskie, panie pośle? Jakiś rosyjski kapitał, ta firma, która tam instalowała kamery, czujniki i tak dalej? To jest bardziej skomplikowane. Pan dobrze wie i akurat panowie z PiS-u przy tym swoim tej podejrzliwości wobec wszystkich o powiązaniach z Rosjanami powinni lepiej prześwietlić firmę, którą wzięto do tego systemu parametrycznego. Mogę z kimś rozmawiać, jak ktoś będzie chciał merytorycznie. Nie wiem, czy słuchacze aż tak głęboko chcą wchodzić to, ale ja panu tylko przekazuję taki... Zasygnalizował pan. Nie działa. I tyle. Panie pośle, działa i dowodem, nie wiem, bo tak... Nie, to muszę dokończyć wątek. Proszę dokończyć wątek, panie pośle, jasne. Więc dokończę wątek. Jeżeli by to działało, to kilkaset osób nie znajdowałoby się co tydzień na granicy polsko-niemieckiej. No i rozumiem, że Niemcy są zaniepokojeni tym, co się dalej dzieje, bo dobrze wiemy, że afera z wizami też wynika z tego, że ludzie dostają pozwolenia na pracę w Polsce, po jakimś czasie sankcjonują sobie ten pobyt już tak, jak to się mówi, z wydaniem tak zwanego plastiku i za chwilę aplikują o to, żeby przemieścić się do dalszych krajów Europy. Z tym dokumentem polskim. Więc widać jasno, że Polska jest tylko krajem przerzutowym. I o ile byśmy mieli do czynienia tylko z przestępcami handlującymi ludźmi, to można ubolewać nad tym, ale można powiedzieć, państwo w tym nie uczestniczyło. Ale w tym przypadku, w tej aferze mamy dowody na to, pierwsze takie poszlaki, może nie dowody, ale poszlaki, że uczestniczyli w tym urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulowie, którzy pod presją w maili od pana Wawrzyka, już wyrzuconego z rządu i z PiS-u, wydawali wizy na ładne oczy ludziom, których nawet nie sprawdzono. Okej, to panie pośle... Bezpieczeństwa w organizacjach terrorystycznych. To jeszcze jeden wątek chciałbym tylko krótko, panie pośle, poruszyć. Dość popularne. Bo już musimy ku końcowi powoli zmierzać, a jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Pan na swojej ulotce wyborczej napisał tak. Katolik też może głosować na Koalicję Obywatelską. Tym samym
No, zdaje się, że potwierdził pan, że to nie jest takie oczywiste, że katolik na Koalicję Obywatelską to tak nie bardzo, chyba że na takiego katolika jak Paweł Poncyliusz. O co tutaj chodzi, panie pośle? W pierwszych słowach tego artykuliku mówię o tym, że jest tak, panuje takie przekonanie wśród katolików, że jakby ten sojusz tronu i ołtarza, czyli ta współpraca władzy świeckiej... Tak już krótko, panie pośle, poproszę. ...ma determinować wybory, znaczy podejmowanie wyborów w trakcie wyborów parlamentarnych. Ja twierdzę, że nie i pokazuję, że dekalog składa się z 10 praw, a nie tylko jednego, bo dziś często dyskutujemy w kategoriach, kto jest katolikiem, a kto nie jest katolikiem, tylko z punktu widzenia nie zabije. Nie mówimy o nie kradnij, nie mówimy o tym, że nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, czy nie pożądaj rzeczy, która jego jest. A dziś często politycy, którzy chodzą z obrazkiem Ojca Świętego, z Bogiem na ustach, potem opuszczają głowę, kiedy premier ich rządu kłamie, który po prostu pozwala na złodziejstwo, choćby takie, z jakim mamy do czynienia przy okazji afery wizowej, gdzie ktoś zarobił pieniądze i to na pewno pod parasolem instytucji publicznych. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, prosto z austriackiego parlamentu. Dzisiaj w Sednie Sprawy. Udanego dnia panu posłowi życzę i państwu oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno Sprawy. Czas już na Kamilę Biedrzycką. Startuje jej ekspres. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Jan Maria Jackowski, senator, a po godzinie 9.45 doktor habilitowany Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie tylko o kampanii będziemy mówić, ale chociaż wczorajsza debata też była elementem kampanii, jakby nie było. Od debaty zaczniemy, a później oczywiście będziemy analizować wszystkie aktywności, które są zapowiedziane na ten tydzień. Oczywiście poszczególnych komitetów wyborczych. Jest ich trochę, o czym za chwilę Państwu opowiem, ale zaczynamy od tego, że szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec zapowiedziała stałe punkty kontrolne na granicach z Polski i z Czechami. Przedstawiamy statystyki udostępnione przez policję niemiecką. Przez Polskę według tych statystyk mogło wjechać do Niemiec 45 tysięcy osób. Według ekspertów w związku z tym pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie spada ocena skuteczności naszych służb i na ile jest to sytuacja groźna dla nas jako obywateli. Przypomnijmy, że powrót kontroli nie oznacza odpraw wyłącznie paszportowych, nie oznacza jeszcze końca strefy Schengen, ale może być pierwszym krokiem w tym kierunku właśnie dość niebezpiecznym. Więc na ten temat także oczywiście będziemy rozmawiać, no bo polski rząd według partnerów z Unii Europejskiej nie odpowiada w sposób wystarczający na pytania związane z aferą wizową. No a właśnie teraz słów kilka o tym, co czeka nas w tym tygodniu w kwestii kampanii wyborczej.
premier Mateusz Morawiecki wsiada, nie wiem czy śladem Donalda Tuska, czy jest to jego autorski pomysł, no w każdym razie wsiada do PiS-busa. W zeszłym tygodniu do Tusko-busa wsiadł Donald Tusk i jedzie pan premier wzdłuż Wisły do Kraśnika. W planach ma między innymi spotkanie z mieszkańcami tego miasta, wizytę u rodziny, odwiedzenie lokalnej firmy. Z kolei w Otwocku odbędzie się wspólny wiec lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i wiceszefa PO i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapowiedzieli politycy wystąpienie także posłanki Kingi Gajewskiej, wobec której w ubiegłym tygodniu policja użyła środków przymusu bezpośredniego, mimo że zgromadzeni na bieżąco informowali funkcjonariuszy i sama pani poseł też, że chroni ją immunitet parlamentarny, więc dzisiaj w Płocku wiec Koalicji Obywatelskiej. I na koniec mam dla państwa wywiad, którego prezydent Andrzej Duda udzielił Super Ekspresowi. No i pytany oczywiście o możliwe scenariusze po wyborach, odpowiada tak. Na pewno te wybory są bardzo ważne, bo to one zdecydują w dużym stopniu o tym, jaki będzie kurs na przyszłość Polski. Czy pewne procesy, które zostały rozpoczęte w ciągu ostatnich 8 lat, a jeszcze nie są zakończone, będą realizowane? Od wyniku wyborów, mówi prezydent, oczywiście także zależy możliwość realizacji różnych moich planów politycznych, a przede wszystkim mojego programu. Pamiętamy, że prezydent nie jest samotną wyspą w Polsce, tylko musi współdziałać z władzą wykonawczą. Interpretację tej wypowiedzi pozostawiam już państwu. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. I przypominam, że niemiecka szefowa MSW niemieckiego, wszystko się zgadza, długo odmawiała wprowadzenia stałych kontroli na granicy z Polską. Teraz okazuje się jednak, że została zmuszona do zmiany zdania. No i pytają media niemieckie, ale nie tylko, także te nasze. Czy Polska stała się punktem przerzutowym nielegalnych imigrantów do Niemiec? Takie są obawy ze strony niemieckich partnerów. Odmawiano wcześniej zgody na zaostrzenie kontroli, czego od dawna domagała się niemiecka opozycja, ale w tej chwili ta właśnie, czyli przede wszystkim chodzi o partię CDU, komentuje sprawę krótko, wreszcie, chociaż o wiele miesięcy za późno. O planach szefowej MSW informowały w weekend na pierwszych stronach właściwie wszystkie redakcje wszystkich największych niemieckich gazet. O migracjach pisze także portal głównego wydania wiadomości niemieckiej telewizji publicznej ARD. Zdaniem redakcji Polska stała się nowym centrum przerzutu nielegalnych imigrantów do Niemiec. Takie dodatkowe kontrole muszą być zintegrowane z kontrolą całej strefy nadgranicznej, realizowanej za pomocą cywilnych wywiadowców. Tak tłumaczy szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tymczasem szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który, przypomnę państwu, nie widzi powodów, aby podawać się do dymisji i nie widzi powodów, żebyśmy w ogóle mówili o aferze wizowej, ostro odpowiada kanclerzowi Niemiec i mówi tak. Ostatnie doświadczenia Olafa Scholza, oświadczenie Olafa Scholza narusza zasady suwerennej równości państw, stanowiącą fundament dobrosąsiedzkich stosunków i przyjaznej współpracy z Polską, zadeklarowanej przez rząd Republiki Federalnej Niemiec w trakcie rozmów o traktacie z Polską w 1991 roku. Tak napisał Zbigniew Rau w mediach społecznościowych. Stwierdził, że kompetencje kanclerza Niemiec w sposób oczywisty nie dotyczą toczących się w Polsce postępowań. Oświadczenia w tej sprawie wskazują na próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy polskiego państwa i toczącą się kampanię wyborczą w Polsce. Ja tylko przypomnę państwu, że dzień wcześniej Olaf Scholz publicznie zaapelował o wyjaśnienie polskiej afery wizowej, zaznaczając, że nie chciałby, żeby Polska po prostu machnęła na to ręką. Nie wiem, czy to jest daleko idąca ingerencja w suwerenność Polski. Pozostawiam to oczywiście, jak zwykle, państwa ocenie. I teraz Andrzej Duda, który rozmawiał z naczelnym Super Ekspresu Grzegorzem Zasępą i mówi w tym wywiadzie tak, że te wybory są bardzo ważne, że zdecydują w dużym stopniu, to już państwu mówiłam, jaki będzie kurs na przyszłość Polski, czy pewne procesy zostały, które zostały rozpoczęte w ciągu 8 lat, a nie zostały jeszcze dokończone, będą realizowane, że fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój Polski, jeżeli chodzi o łożenie na poszczególne regiony, które wcześniej przez 8 lat rządów PO-PSL były traktowane po macuszemu, były porzucone. Przede wszystkim, mówi prezydent, mam nadzieję, że po wyborach powstanie rząd, który będzie mógł normalnie funkcjonować i że będziemy mieli spokojne 4 lata kadencji parlamentu. Dodał także Andrzej Duda, że chciałby, żeby było, tutaj cytat, stabilnie,
To jest dzisiaj najważniejsze, dlatego że Polska i cały nasz region jest w ogromnie trudnej sytuacji w obliczu agresywnej postawy Rosji. Potrzebujemy spokoju. Dodał też, to już Państwu mówiłam, że prezydent nie jest samotną wyspą, że musi współdziałać się z władzą wykonawczą, że konstytucja też go do tego zobowiązuje, więc trzeba współdziałać z rządem. Był także pytany Andrzej Duda o słowa Wołodymyra Zełenskiego, które spowodowały daleko idący konflikt rządu Prawa i Sprawiedliwości ze stroną ukraińską. Prezydent Duda stwierdził, że był zaskoczony, że ten w gruncie rzeczy drobny, jak stwierdził, spór został przez niego przywołany z trybuny Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ten drobny spór to ta cała kwestia związana z ukraińskim zbożem, ja tylko Państwu przypomnę. Ja jednak w swoim wystąpieniu w 100% koncentrowałem się na tematyce bezpieczeństwa, zasadach prawa międzynarodowego i w tym sensie stałem za walczącą Ukrainą. W polityce trudno mówić o przyjaźni, stwierdził prezydent Duda, który kiedyś mówił o tym wprost, że bardzo silnie przyjaźni się z prezydentem Zełenskim. Takiej rozumianej, normalnie, po ludzku, tłumaczy Andrzej Duda, ale rzeczywiście była to bardzo dobra relacja między dwoma politykami, ponadprzeciętnie dobra i zażyła, pragnę zwrócić uwagę na słowo, była to taka relacja. Mam nadzieję, że ona taką pozostanie, przynajmniej z mojej strony. W tym sporze jest wiele emocji i staram się zrozumieć Wołodymyra Zełenskiego. Nie zapominajmy, że on jest pod ogromną presją, wysyła ludzi na front, często na śmierć, codziennie giną tam ludzie. To nie jest też tak, że w czasie wojny znika opozycja i krytyczne spojrzenie na władzę. Cały wywiad do przeczytania w dzisiejszym Super Ekspresie. I mamy kolejny, jeszcze tutaj Państwu wspomnę, rozdział afery związanej z dwoma wieżami na Srebrnej. To Państwo pamiętają doskonale. Sprawa, która toczy się już wiele, wiele lat, choć polska prokuratura chyba nie jest jakoś specjalnie aktywnie w nią zaangażowana. Nowe nagrania publikuje dzisiaj Gazeta Wyborcza i na tych nagraniach słyszymy następujące słowa. Przekazałem kopertę i pan Kaczyński z kopertą poszedł do pokoju, gdzie pan Sawicz już siedział. 20 minut później Sawicz wyszedł. To są słowa austriackiego biznesmena właśnie. I one świadczą o dalszym ciągu afery. Dwóch wież przez spółkę Srebrna zarządzanych i co za tym idzie współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Wyborcza ujawnia nagranie z jednego z przesłuchań austriackiego biznesmena w prokuraturze. To jest zapis dokładnie z 19 marca 2019 roku, czyli niecałe dwa miesiące po ujawnieniu przez niego tak zwanych taśm Kaczyńskiego. Jak podają dziennikarze, dzień po przesłuchaniu Austriaka Jarosław Kaczyński osobiście jechał do ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Oczywiście nie wiemy, czego dokładnie dotyczyła ta rozmowa, ale później prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież Srebrnej. Za to otworzyła postępowanie w sprawie bezprawnego ujawnienia zeznań przez dziennikarzy. Mamy dalszy ciąg burzy wokół filmu Agnieszki Holland, ale to już dzisiaj Państwu opowiem w trakcie programu. Aha, i mamy, drodzy Państwo, no tak przy poniedziałku, bardzo przepraszam, ale ten cykl z serii Jeżeli Państwo stoją, to proszę usiąść, bo mamy słowa wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego, który zapytany o sytuację nauczycieli zarabiających 3200 lub 3,5 tysiąca złotych muszą za taką kwotę utrzymać się w Warszawie. Siedzą Państwo? Mam nadzieję, że Państwo siedzą. Ponieważ wiceminister Uściński odpowiada. Jeżeli jest osoba samotna i zarabia niewielkie pieniądze, to trudno mu wynająć mieszkanie w centrum Warszawy. To jest logiczne. Na obrzeżach Warszawy jest łatwiej. Przekonywał, że nauczyciele wcale nie zarabiają tak mało, a jeżeli jest to minimalna ilość godzin, zawsze można wziąć dodatkowe godziny przecież pracy, mówi pan minister, w szkole i mieć nieco wyższe wynagrodzenie. Takie rady ma wiceminister Uściński do nauczycieli i stwierdził, że jeszcze w dodatku można też zmienić miejsce pracy, jeżeli się komuś nie podoba i zarabia za mało. Przypomnę, wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński o sytuacji polskich nauczycieli. Zapraszam już do studia Jana Maria Jackowskiego, pana senatora. Za chwilkę się widzimy, proszę z nami zostać. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina odparła agresję rosyjską skutecznie na polu walki i stąd było potrzebne wsparcie militarne Polski. Porażką obecnego rządu również jest to, że nie dało się spokojnie załatwić tej ochrony dla polskiego rynku w Brukseli, bo
Prawo i Sprawiedliwość wolało kłócić się o batalię Zbigniewa Ziobry o sądy, niż załatwiać te najważniejsze dla Polski interesy. Potrzebujemy konsekwentnego dialogu tak z Kijowem, jak z Brukselą i ten rząd tego nie potrafi. Na pewno relacje między Polską a Ukrainą nie powinny wyglądać tak, jak wyglądają dziś. Jak buduje te relacje rząd PiS-u? Najpierw ogromna ofiarność polskiego społeczeństwa, decyzja rządu o oddaniu znacznej części aktywnego uzbrojenia Polski, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, szeroko otwarte ramiona, premier Morawiecki przed rokiem mówiący, że ukraińskie zboże może spokojnie płynąć przez Polskę, że rząd zorganizuje tranzyt. A teraz okazało się, że tranzyt nie został zorganizowany, że mamy kryzys, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, zalane tanim zbożem z Ukrainy i zaczynają się rozpaczliwe ruchy. PiS nie potrafi wykorzystać tego olbrzymiego potencjału, który powstał po stronie polskiej i ukraińskiej, polskiego społeczeństwa i Ukraińców po rozpoczęciu wojny, kiedy Polacy tak bardzo pomagali Ukraińcom. Nie potrafi wykorzystać olbrzymich instrumentów, które posiadamy jako piąte państwo w Unii Europejskiej. Mówił też jednocześnie, że trzeba podchodzić roztropnie i też w interesie Polski trzeba na to patrzeć chłodno. Nie jest, żeby Ukraina wygrała całkowicie z Rosją, bo za chwilę będziemy mieli sąsiada, który ma do nas pretensje terytorialne, przypominam, i który właśnie zwyciężył wielkie mocarstwo. To też by była groźna sytuacja. Janusz Korwin-Mikke kieruje się tutaj chłodnym rozumem, a nie właśnie sentymentami czy fobiami. Państwa gościem senator Jan Maria Jackowski, kandydat do Senatu w nadchodzących wyborach 15 października. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor. W okręgu numer 39, tak jest. Region Ciechanowski. Od razu wiadomo, że trwa kampania wyborcza. Każdy gość dokładnie mówi, który numer, który okręg, tak żeby żaden wyborca się nie pomylił. Ale ja, pani redaktor, zawsze podkreślam, że jestem senatorem wybranym przez mieszkańców północnego Mazowsza i zawsze to w naszych rozmowach to podkreślam. Prawda, nawet to odwołując prawda. Się do opinii wyborców. Dobrze, to zanim, w różnych sprawach. Zanim przejdziemy do północnego Mazowsza, bo o nim też na pewno porozmawiamy i o kłopotach, które toczą ten region, to słów kilka o Ukrainie. Wczoraj odbyła się u nas kolejna z cyklu debat przedwyborczych. No jedyna taka w Polsce, ponieważ tutaj są wszystkie komitety wyborcze ogólnopolskie, łącznie z partią rządzącą, ale chciałabym na sekundę skupić się na słowach Konrada Berkowicza z Konfederacji, który dość wprost powiedział, że no nie chodzi o to, żeby Ukraina całkowicie wygrała tę wojnę. Jak pan rozumie takie słowa? No, słowa trudne do przyjęcia. Myślę, że zdecydowana większość opinii publicznej w Polsce jest po stronie Ukrainy i po tym, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. A wygranie wojny to nie polega na tym tylko, że ta wojna zostanie zaprzestana, ale żeby jednak te terytoria, które zostały przez agresję rosyjską odłączone od Ukrainy, i stanowią integralną część państwa ukraińskiego, żeby po prostu powróciły. I tutaj z tego punktu widzenia to myślę, że to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście problem jest taki, że mamy do czynienia, no już w tej chwili chyba można powiedzieć, z kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Mhm. Znaczy mówię między państwem polskim a państwem ukraińskim. Państwem czy rządem? Znaczy rządem. Ja mówię w sensie państwa, to znaczy... Nie, bo to właśnie w tym przypadku to jest, trzeba być bardzo precyzyjnym, moim zdaniem, prawda? Bo chodzi o to też, że Wołodymyr Zełenski dość wprost, też nieprzypadkowo zapewne, stwierdził, że jest wdzięczny polskiemu społeczeństwu, polskiemu narodowi za ten niewiarygodny zryw serca i właściwie wszystkiego i pomoc, która została udzielona Ukraińcom, ale podkreślił, że tylko społeczeństwu. Dlatego mam wrażenie, że w tej dyskusji ważne jest rozdzielenie dwóch ale tych oczywiście. Kwestii. Ale czyli mamy do czynienia z kryzysem między rządem Prawa i Sprawiedliwości, a stroną ukraińską, pana tak zdaniem. Tak jest. Mamy do czynienia z kryzysem. On jest widoczny. Ja myślę, że już takim bardzo widowiskowym zdarzeniem to było to, że pan prezydent Zełenski wylądował w Lublinie, ale się nie spotkał z żadnym przedstawicielem państwa polskiego. Wręcz odznaczenia tylko w opolskim. Tak jest. No było to trochę tak wyglądało na pewnego rodzaju demonstrację ze strony pana prezydenta Zełenskiego. A co się pana zdaniem wydarzyło, panie senatorze? No bo coś się musiało wydarzyć. Ja myślę, że oczywiste jest, że mamy do czynienia z pewnymi błędami, które zostały popełnione na początku agresji rosyjskiej na... Na początku. Jakimi? Dlatego, że myśmy przyjęli, że mamy tylko i wyłącznie wspólne interesy i one są w każdym zakresie. Polska się bardzo mocno zaangażowała w pomoc Ukrainie i tutaj przede wszystkim Polacy,
którym należy wyrazić uznanie, no bo w głównej mierze to Polacy dźwigali na swoich barkach przyjmowanie setek tysięcy uchodźców, którzy do nas wtedy przyjechali, wspierania ich, odbierania, żywienia, karmienia, kwaterowania, pomagania im w znalezieniu jakiegoś sposobu na życie w Polsce, pracy. To wszystko było na rękach polskiego społeczeństwa przy pewnym udziale administracji, przede wszystkim samorządowej, a w trzeciej kolejności administracji rządowej. I tutaj polska strona, mając różne takie gesty w stosunku do Ukraińców, nie potrafiła myśleć kategoriami zapewnienia naszych interesów strategicznych. Trzeba było jasno i prosto wtedy stawiać różne sprawy, a nie na zasadzie, że my po prostu uważamy, że łączy nas wspólny wróg i reszta w ogóle to nie ma znaczenia. Okazało się, realizację jakiego typu interesów strategicznych ma pan na myśli? Było wiadomo, że jeżeli chodzi na przykład o pewne kwestie gospodarcze, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą, mogą być napięcia. Przez to polska strona naciskała, znaczy polski rząd na Unię Europejską, żeby zostały zniesione cła na produkty ukraińskie. Jeszcze dawno, dawno temu, kiedy to zostało wprowadzone, to Polska była liderem, jeżeli chodzi o taką supozycję w stosunku do Unii. Nie przemyślano wtedy, co to oznacza dla polskiego rynku. Co więcej, strona ukraińska nie zniosła ceł na polskie produkty rolnicze, które trafiają na Ukrainę. No nie było tutaj zasady symetrii, no chociaż minimum zapewnienia interesu, to byłaby zasada pewnej symetryczności. My mamy wspólnego wroga, pomagamy wam jak możemy, no to, ale szanujmy się. Nierozwiązane sprawy zawsze narastają i wybuchają ze zdwojoną mocą. Teraz to się wydarzyło, ale mimo wszystko jestem ciekawa, czy pan jest zaskoczony taką zmianą o 180 stopni retoryki obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Ukrainy. Bo to już nie chodzi tylko o zboże. Ona jest bardzo ostra, ona jest bardzo konfrontacyjna. No jest zupełnie inna niż była jeszcze parę tygodni temu. I teraz pytanie, na ile w tym pan widzi kampanię i chęć odbicia wyborców Konfederacji, a na ile pan widzi rzeczywiście konieczność postawienia sprawy na ostrzu noża? No bo ja mam wrażenie, że często politycy PiS w tej chwili tak tę sprawę stawiają. Myślę, że kampania jest tutaj bardzo ważną przesłanką, ale nie jedyną. Ja myślę, że nastąpiła pewna też reorientacja polityki ukraińskiej. Otóż pamięta pani redaktor, pamiętają państwo, na początku na przykład Niemcy byli krytykowani, że nie chcą broni dawać, że jeżeli dają to 5000 hełmów dali, no co było śmieszną skalą pomocy w tamtym momencie. A w tej chwili się okazuje, że nastąpiła pewnego rodzaju reorientacja polityki ukraińskiej. Ukraina się zorientowała, że tak naprawdę to, co się dzieje w Unii Europejskiej, faktycznie najsilniejszym państwem Unii Europejskiej są Niemcy, tak? I Niemcy mają dość istotny, czy bardzo istotny wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jakie decyzje kierunkowe zapadają. Czy pana zdaniem Ukraina po prostu opuściła Polskę i się zorientowała na Niemcy? Znaczy opuściła, tak? To znaczy uprawia realpolitik ze swojego punktu widzenia. A dziwi się pan temu? Ja się temu właśnie nie dziwię, natomiast dziwię się władzom polskim, że polskie władze nie uprawiają realpolitik. A jak powinna wyglądać realpolitik w wykonaniu obecnego rządu? No powinno być przede wszystkim to, że my mamy, jak się słucha propagandy rządowej, to mamy do czynienia z teorią dwóch wrogów, tak? Bo mamy wroga w Rosji i mamy wroga w Niemczech. Ten wróg w Niemczech, ono jest oczywiście propagandowo. Te stosunki polsko-niemieckie, dzięki Bogu, nie są tak złe, jak wynikałoby z tych deklaracji, które padają w przestrzeni publicznej. A dlaczego tak uważam? Ja nie uważam, że Polacy nie powinni się domagać odszkodowania za II wojnę światową, że powinniśmy trudne momenty naszej historii wyjaśnić. Absolutnie w tym zakresie uważam, że to powinno nastąpić. Tylko my też powinniśmy w stosunku do Niemiec uprawiać realpolitik i zdawać sobie sprawę, że jesteśmy krajem w trudnym położeniu geopolitycznym. Jesteśmy krajem, który ma złe stosunki w ramach Unii Europejskiej, właściwie z wszystkimi, prawie z wszystkimi partnerami europejskimi, a przede wszystkim z Brukselą, a jednocześnie toczy się za naszą wschodnią granicą dramatyczna wojna, która może mieć istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Tylko, panie senatorze, kiedy obedrzemy wszystko to, co mówi rząd z takiej propagandy i takiej obsesji antyniemieckiej, no bo bez wątpienia to już jest coś na kształt obsesji antyniemieckiej, kiedy spojrzymy na fakty, to fakty wyglądają w następujący sposób, że
Po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy polska gospodarka jest znacznie bardziej uzależniona od niemieckiej niż było to w roku 2015, kiedy rząd, a właściwie 14 nawet i 15, kiedy rząd zostawiał najpierw Donald Tuska, później Ewa Kopacz. Znaczy ta wymiana handlowa się zwiększa, to uzależnienie polskiej gospodarki od niemieckiej zwiększyło się w sposób radykalny. No więc jak to jest? No to my lubimy tych Niemców, no nie lubimy. Znaczy, no ja bym chciała, żeby ktoś naszych widzów i wyborców traktował poważnie i mówił, jak jest. No więc właśnie, więc dlatego uważam, że w polityka zagraniczna, no mówiąc w skrócie, jest kiepska, albo jest innymi słowy, jest porażką. Dlatego, że my nie umocniliśmy swojej pozycji, wbrew retoryce propagandy oficjalnej, która mówi, jesteśmy suwerenni, nie oddamy guzika. Ale proszę zauważyć, że to premier Mateusz Morawiecki zgodził się na fundamentalne kroki na drodze do federalizacji Unii, a de facto osłabienia pozycji w Polsce. Nie raz już o tym rozmawialiśmy. Tak, mówię, tylko jedno powiem. Zgodzenie się na zasadę pieniądze warunkowość, tak? Że pieniądze za praworządność, tak? I możliwość relatywnej oceny przez Brukselę, co to znaczy praworządność w uznaniu Brukseli i w jakim zakresie to ma obowiązywać. To jest fundamentalny krok. I proszę zauważyć, nie mamy ani pieniędzy, ani honoru, jeżeli obóz rządzący mówi, że honorem jest suwerenność. I słusznie, no suwerenność jest oczywiście honorem nasz jako państwa i jako narodu. Ale nie mamy ani jednego, ani drugiego. I teraz się okazuje, że budowana tutaj polska pozycja na podstawie pomocy dla Ukrainy, wracam do tego, bardzo pozytywne oceny, właśnie co polskie społeczeństwo, co Polacy zrobili, jak pomogli, jak myśmy się w to zaangażowali. W tej chwili ten kapitał jest trwoniony przez to, że nagle się okazuje, że my jesteśmy głównym hamulcowym pomocy dla Ukrainy, bo tak to jest odbierane na... No nawet, nie wiem, czy pan słyszał tę wypowiedź papieża Franciszka, on nie nazwał sprawy... Bardzo dosłownie nie powiedział, że Polska, ale jego sugestia no, była ewidentna. No, ale to nie tylko, ja mówię w tej chwili... Mam nadzieję, że już papież Franciszek się dowiedział, kto na kogo napadł w tej wojnie. Tak jest, no ja już tutaj nie chciałbym wchodzić w te wypowiedzi. Tylko do tak, słów. Tylko mówię, ja mówię w tej chwili, jak to jest odbierane, tak? Jeżeli stawiane są pytania Polsce, czy Polska ma zamiar wycofywać się z pomocy Ukrainie, a przypomnijmy, że Polska jest głównym hubem, no tak. Czyli takim punktem, przez który jest przerzucana program. No to znowu program. Powiedział premier, potem z tych słów musiał się tłumaczyć prezydent. No. Tak jest i to pokazuje. No, i my mając tak silne argumenty, powiedziałbym, w rozmowach dyplomatycznych, gabinetowych między stroną ukraińską, żeby zapewnić nasze interesy, mając tak silne argumenty, żeby skłonić stronę ukraińską do rzeczowych, partnerskich rozmów też o ochronie naszych interesów, my z tego nie korzystamy. A później doprowadzamy do sytuacji, że taka pomoc została dana, a jeszcze powoli stajemy się, no, może nie wrogiem, ale takim politycznym, hamulcowym możliwości prowadzenia wojny z Rosją przez Ukrainę. Przecież to jest mistrzostwo świata, jakie błędy zostały popełnione. Przykro mi to mówić, no właśnie, jako polskiemu parlamentarzyście. Do tego dochodzi, panie senatorze, sprawa afery wizowej, której rząd celowo, jak sądzę, lub też przypadkiem, nie sądzę, stara się nie zauważać, bagatelizować, obśmiewać nawet w pewnych sytuacjach. Robi aferka. To Jarosław Kaczyński, tak mówiąc, aferka. Pan Rau, czyli minister spraw zagranicznych, w ogóle nie widzi żadnego problemu, nie widzi powodu, żeby podawać się do dymisji, nie widzi powodu, żeby w ogóle o tej aferze mówić, żeby się z niej tłumaczyć. Mało tego, no chyba łamie się taki protokół dyplomatyczny, jeżeli nasi partnerzy z Unii Europejskiej, Komisja Europejska domaga się, czy prosi o wyjaśnienia w tej sprawie, powinien odpowiadać minister zgodnie z protokołem, odpowiada wiceminister i to w dodatku zachwalając wyłącznie politykę PiS-u, nie odpowiadając konkretnie na żadne z pytań, które padły od naszych partnerów. No i co dalej teraz? Teraz wiemy tylko, że prowadząca kontrola graniczna na granicy z Niemcami. Muszę powiedzieć, że to jest pokłosie też braku profesjonalizmu i dyletanctwa w zarządzaniu państwem. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy, że mamy niedobory na polskim rynku pracy, a to wszyscy o tym mówią, co do tego są zgodni, potrzebujemy pracowników spoza Polski, którzy by wsparli polską gospodarkę. Pierwszym elementem działania w tym zakresie powinno być przyjęcie polityki migracyjnej. Kogo my chcemy, na jakich zasadach, jak to powinno być zorganizowane. Nie mamy jeżeli polityki migracyjnej. Nie mamy systemu monitorowania, bo jeżeli pracodawcy występują o
o to, żeby móc na wizy pracownicze, żeby mogli przyjechać pracownicy, to my nie wiemy, czy ta osoba, która przyjechała tam gdzieś ze świata, czy ona faktycznie podjęła pracę u tego pracodawcy, czy nie podjęła. A przynajmniej tutaj bardzo trudna jest orientacja w tym zakresie. I to powoduje, że mamy do czynienia z pewnym chaosem, a na to oczywiście nałożyło się też to, o czym czytamy w mediach, no tak, ta afera wizowa, tak? Czyli za pieniądze takie przypuszczenia są, że były załatwiane wizy i to poderwało zaufanie do państwa polskiego jako partnera układu Schengen, na podstawie którego mogliśmy się bezwizowo jako obywatele polscy poruszać w przestrzeni Unii Europejskiej. Bezwizowo i na dowód osobisty. Tak? I to jest bardzo cenione przez Polaków. I w tej chwili od strony naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec, ta sytuacja ulegnie pewnym utrudnieniom, no bo to prawdopodobnie będą patrole, może nie będzie to... Czy wrócą kontrole? My w dalszym ciągu będziemy mogli na paszport jeździć czy na dowód osobisty, ale to już nie będzie tak, że my sobie po prostu jadąc na wakacje nie przechodzimy na lotnisku, tylko będziemy jak cała reszta zaganiani do kontroli, która potrafi trwać 4-5 godzin. Ale jak będzie przyjeżdżał samochód, bo wielu Polaków, miliony Polaków przecież przekraczają granice w skali roku samochodami, no to trzeba będzie zwolnić, będzie zaglądanie, to jest bardzo niemiłe, tak? Będzie zaglądanie, czy tam uzna ten Grand Schutz, czy jak cofamy się o kilkanaście lat po prostu. Cofamy się. No dobrze, panie senatorze, ale widzi pan, Prawo i Sprawiedliwość mówi, to jest zemsta Niemców, to jest ingerencja Niemców w polską kampanię wyborczą. Ale to jest też, proszę zobaczyć, pokłosie, ja się zgadzam tutaj z tymi głosami krytycznymi do wypowiedzi pana kanclerza Scholza, który no, publicznie powiedział to, co powiedział. Ale co? No zgadzam się, że to powinno być przedmiotem ustaleń dyplomatycznych. Ale co, panie senatorze, konkretnie? Co takiego powiedział kanclerz Scholz? Ja nie mówię, że nie, tylko co on takiego powiedział, co powinno być On podważył w jakimś sensie prawo do prowadzenia przez Polskę swojej polityki wizowej, co jest póki co kompetencją państwa polskiego. Z tej wypowiedzi kanclerza Scholza można domniewać, że taka supozycja nastąpiła. I z tego punktu widzenia... Powiedział tak, panie senatorze, bo ja mam tutaj przed sobą dokładnie, żeby nie było żadnych wątpliwości, tę wypowiedź. I on mówi w ten sposób, że apeluje o wyjaśnienie polskiej afery wizowej i nie chciałby, żeby Polska po prostu machnęła na nią ręką. To jest jakaś ingerencja w suwerenność naszego państwa? Nie, ale on powiedział więcej, że sytuacja w Polsce powoduje, że musimy przemyśleć naszą politykę wizową i sugerował, czy tam politykę migracyjną i sugerował... A pan na miejscu Niemiec by nie zmieniał tych nie, ale ta wypowiedź, kontroli i tak dalej? Pani redaktor, ja nie chcę się wypowiadać, czy to jest słuszne z punktu widzenia, to nie jest moja kompetencja. Tylko uważa pan, że kanclerz Scholz poszedł o dwa kroki za daleko, poszedł tak? Trochę za daleko, natomiast oczywiście, że strona polska dała pretekst do tego. I przy okazji też mamy wewnętrzną sytuację w Niemczech i przecież ta kwestia migracyjna w Niemczech też, no AfD nie przypadkiem rośnie w siłę, właśnie między innymi z powodu krytyki systemu migracyjnego, który jest polityki migracyjnej w Niemczech. I z tego punktu widzenia oczywiście, że ten pretekst został wykorzystany. No i tu się po raz kolejny kłania słabość na ten list, o który te pytania, tak, o które mnie pani pytania, trzeba było udzielić rzeczowej odpowiedzi. Po prostu tak, jak wygląda stan faktyczny i powiedzieć, wyjaśniamy błędy, uszczelniamy system, nie wiem, no po prostu to, Jasność, mam tutaj dokładnie tę wypowiedź kanclerza Scholza, to się wszystko odbyło na wiecu jego partii, SPD w Norymberdze. I mówi kanclerz tak, że jest za większą kontrolą nad migracją, tak że będą dodatkowe środki na ten cel przeznaczone. Do Europy i Niemiec przybywa wiele osób, a liczba ta dramatycznie wzrosła. Tak jest. Dalej mówi o tym, że mając na uwadze obecną sytuację na granicach, apeluje o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką. Będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej. I dodał, że powinno być tak, że każdy, kto przyjeżdża do Polski, jest tam rejestrowany i tam przechodzi procedurę azylową, zamiast wiz, które w jakiś sposób były udzielane za pieniądze, pogłębiając problem i skończył, należy to wszystko omówić z polskim rządem.
Tak jest. I to należy to omówić z polskim rządem. To należy omówić, natomiast nie należy mówić moim zdaniem o tym publicznie, ponieważ staje się to również elementem dyskusji wokół wyborów. Ale to mówię, ja tutaj... No, ale to gdyby nie było problemów z wizami, to w ogóle by nie było tematu w trakcie wyborów, prawda? Powiedziałem, że są źli Niemcy i dobrze i dobry polski rząd. Absolutnie. Ja, niech pani się wsłucha w moje słowa. Nie, ale ja absolutnie nie zarzucam, że pan coś takiego mówi. Powiedziałem wyraźnie, że polska strona dała pretekst. Panie senatorze, a pan ma jakoś wnikliwie obserwujący polską scenę polityczną jako jej czynny uczestnik. Umie pan odpowiedzieć na pytanie dzisiaj, ile tych wiz wydano, ile legalnie, ile nielegalnie, ile osób wjechało, z jakich krajów? Bo z jednej strony wczoraj nawet minister Ociepa podczas tej naszej debaty zarzucał przeciwnikom politycznym, ale także mediom, że podają nieprawdziwe informacje albo że nimi manipulują, że mylą wydawanie wiz z wydawaniem pozwoleń na pracę. No tylko pytanie, czy to nie jest tak, że to od rządu ta bardzo konkretna i jasna informacja powinna wyjść? Ma pani rację. Trudno się połapać w tych liczbach i jest taki, tak one są podawane, że oczywiście można fałszować, czy nieprecyzyjnie określać stan rzeczy. Słuchałem bardzo ciekawej wypowiedzi pana profesora Macieja Duszczyka. Ja nie jestem ekspertem od tych kwestii, ale pan profesor Maciej Duszczyk uchodzi za takiego eksperta. I on też właśnie ten element podkreślał, natomiast on stwierdził, że według szacunków bardzo miarodajnych w Polsce mamy obecnie około 3 milionów cudzoziemców. Nazwijmy to, oczywiście gro z nich to są z Ukrainy i z Białorusi, ale mamy setki tysięcy osób spoza krajów europejskich. I to są dane, panie senatorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale żeby nasi widzowie ewentualnie się nie irytowali, podane oficjalnie przez MSZ w ubiegły piątek, o ile się nie mylę. Tak jest. Na stronie MSZ-u można dokładnie znaleźć liczby. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że cała propagandowa machina obozu rządzącego pod tytułem nie dla imigrantów, bo w gruncie rzeczy, czy legalnie, nielegalnie, ale w gruncie rzeczy chodzi jakby o pokazanie, my twardo stoimy i jesteśmy przeciwko imigrantom. Tak? W skrócie, upraszczam to. Legła w gruzach i cały pomysł referendum politycznie legł w gruzach, skoro opinia publiczna się dowiaduje, ilu było cudzoziemców w Polsce w roku 2015, wszystkich razem, a ile jest obecnie? I jeżeli rząd, który twierdzi, że stoi na straży, żeby do Polski nie napływali imigranci, pod hasłem nielegalni, no ale żeby w ogóle w skrócie nie napływali, a się gołym okiem widać na polskich ulicach, i to nie tylko w dużych miastach, ale również i na terenie całej Polski, że ta sytuacja jest zupełnie inna, no to robienie referendum pod tytułem nie dla nielegalnych imigrantów, przecież dla opinii publicznej, czy osoba, którą spotyka na ulicy, jest legalna czy nielegalna, to będzie przerzucanie się, prawda? Czy ona legalnie uzyskała wizę, ale w sposób przestępczy zapłaciła za tą wizę i to będą takie rozważania dialektyczne na ten temat. To nie jest takie po prostu rozdzielanie, tylko jest ważny ten efekt, jaki jest widoczny. I tu została obnażona hipokryzja obozu rządzącego, bo skoro potrzebujemy pracowników, mówią o tym pracodawcy, mówią o tym... Nawet niektórzy politycy PiS, nie w Kuźmiuk. Tak, jeżeli potrzebujemy, to w takim razie przedstawmy do referendum opinii publicznej założenia polityki migracyjnej. Czyli nie ma. Której właśnie nie ma. I wtedy można odbyć merytoryczne referendum. Czy się zgadzacie, znając sobie sprawy, a my popełniamy błędy, które zostały popełnione w latach 60. i 70. na Zachodzie, tylko że tam próbowano skorygować te polityki migracyjne, a my w tej chwili wchodzimy dokładnie w te same buty, jednocześnie używając do celów propagandowych obrazków z tamtych krajów, mówiąc, widzicie, jak tam źle jest, bo tam są imigranci. Tak? Ale my te same błędy popełniamy. I na tym moim zdaniem polega obłuda obozu, który tu wykorzystuje to do celu. Panie senatorze, pana zdaniem afera wizowa może wpłynąć na wynik wyborów, kiedy prowadzi pan swoją kampanię, kiedy spotyka się z wyborcami swoimi z wspomnianego na początku naszego spotkania północnego Mazowsza, to ich rusza? Kwestia wiz, kwestia migrantów, czy może raczej na przykład to, że w tej chwili PiS oskarża Donalda Tuska, że chciał pół Polski oddać Putinowi w razie napaści Rosji na Polskę? Pani redaktor, jeżeli chodzi o imigrantów, to na przykład w Mławie jest bardzo wielu cudzoziemców, którzy pracują, chociażby w zakładach produkujących telewizory i to są
chyba już w tej chwili tysiące osób, które tam... A Mława to jest miasto ponad 30 tysięcy, więc ale to oni pokaz... są zasymilowani tam? Wszystko działa? To, jest, wszystko to, jest okay? To musiałbym dłużej na ten temat no mówić, dobrze, ale jeżeli chodzi problem, o powiat... Ludzie widzą ten problem, czy nie? A jeżeli chodzi o powiat płoński, to jest potrzeba kilkadziesiąt tysięcy pracowników sezonowych, chociażby do zbioru owoców miękkich, truskawki, poziomki i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest problem zupełnie abstrakcyjny na północnym Mazowszu, tak? Że to jest problem, który dotyka dużych miast. Okej, okay, ale ja nie pytam o rynek pracy, pytam o aferę wizową jako taką, panie i teraz profesor, to straszenie tego... imigrantami, tym, że będą gwałcić, rabować, sprzeniewierzać, że... no, tak, wszystkie... ale pani pytanie było, czy afera wizowa wpłynie na wynik... Czy pana zdaniem wpłynie? Czy ona moim jakoś... W niewielkim, niewielkim stopniu. Znaczy sama afera w niewielkim. Tak. Natomiast problem migracji oczywiście i problem to, co część opinii publicznej uważa, że nieuzasadnione na przykład dobrodziejstwa dla Ukraińców, typu dostęp do służby zdrowia, do leków darmowych, tego typu rzeczy, to wzbudza oczywiście emocje. Bym pani nieprawdę powiedział, gdybym powiedział, że to nie wzbudza emocji. Natomiast jak to się poprzekłada na wynik wyborów, to jest trudno powiedzieć. Ja myślę, że tutaj w głównym nurcie ta debata publiczna, która w Polsce się dzieje, ona jest troszeczkę jednak oderwana od takich realnych problemów właśnie w Polsce, w mniejszych środowiskach, w mniejszych miastach, w środowiskach wiejskich. No tylko okazuje się, o czym mówiliśmy już, że ta afera może w realny sposób wpłynąć na życie każdego obywatela, chociażby tak, ale... swobodę podróżowania, prawda? Tylko, no że tak, to rozumiem, to nie jest najważniejsze obecnie dla ludzi, tylko raczej jest, zastanawia ich cena w sklepie, a nie poza tym ile będą czekać to, na kontroli. Że być może Niemcy rzeczywiście tak będzie, ale zanim to będzie, zanim to trafi do świadomości obywateli, to już będzie to jednak... po wyborach. To już będzie po wyborach. Panie senatorze, to jeszcze dwie rzeczy na koniec. Mamy mieć tutaj według Gazety Wyborczej pieniądze za podpis. Jarosław Kaczyński miał przekazać księdzu 50 tysięcy złotych. Przekazałem kopertę i pan Kaczyński z kopertą poszedł do pokoju, gdzie pan Sawicz już siedział. 20 minut później ksiądz Sawicz wyszedł. Tak miał mówić austriacki biznesmen na nagraniach, które opublikowali dzisiaj dziennikarze Gazety Wyborczej. Przypomnijmy tylko, że dzień po tym przesłuchaniu Jarosław Kaczyński miał osobiście pojechać do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i dzień później sprawa została umorzona. Pani redaktor, no trudno mi to komentować. No ale przecież był pan w PiS-ie, znaczy z PiS-em związany w klubie parlamentarnym nie, ale PiS-u. Mówię, tyle lat, że co nie sprawie znam, afery, nie wiesz. Znam, tak jak zdecydowana większość Polaków, nie znam tych akt w tej sprawie zgromadzonych chociażby w prokuraturze, tak? Myślę, że gdybyśmy mieli dostęp, gdyby te akta były jawne, no to opinia publiczna mogła i w tym również parlamentarzyści mogliby mieć większą wiedzę. Trudno mi się do tego wszystkiego ustosunkować. Powiem tylko tak, że z tej wypowiedzi nie wynika, że pan ten Austriak, przepraszam, zapomniałem jego nazwiska. Grytfelner. Tak jest, że on był świadkiem bezpośrednim momentu na przykład przekazywania koperty. Z tego absolutnie to nie wynika. Nie, no wynika, że dał panu Kaczyńskiemu kopertę. Pan Kaczyński wszedł do pana Sawicza z kopertą, wyszedł bez koperty. Tak, no... To jest stwierdzenie faktu. Ale co się stało tego, z kopertą, co się, to tego nie wiemy. Dlatego ja nie chcę tego komentować, ponieważ nie mam wiedzy na ten rozumiem, temat. Rozumiem, ale była pana zdaniem ta afera moim zdaniem, srebrnej, ale tu chcę jasno podkreślić. Tak, pana zdaniem. Moim zdaniem ta sprawa powinna być absolutnie wyjaśniona. Absolutnie. I to powinna dokonać prokuratura, która merytorycznie oceni zgromadzony w sprawie materiał i po prostu zajmie stanowisko w tej sprawie. Natomiast dopóki tego nie będzie i obóz rządzący o tym doskonale wie, że dopóki nie ma, no to będzie to tylko przedmiot jakichś spekulacji, czy dyskusji, czy faktów, nazwijmy to, medialnych. Natomiast w sensie formalnym ta sprawa nie posunie się do przodu. I tak wygląda sytuacja. Ale zresztą to nie jest jedyna kwestia, która powinna być w Polsce wyjaśniona w pełni merytorycznie przez prokuraturę. A w sprawie afery wizowej ktoś powinien ponieść konsekwencje personalne, polityczne? No uważa pani redaktor, pan, że... jeżeli... No Piotr Wawrzyk, rozumiem, został zdymisjonowany, ale nie ze względu na aferę wizową, tylko nie najlepiej układającą się współpracę z premierem. Taki był komunikat. I co pan na to? Uważa pan, że powinny być jakieś konsekwencje? Czy ale uważam, sprawa się rozwija, zostanie tak? No jak najbardziej. No sama strona rządowa przyznaje, że badanych jest 268 wiz. Jak rozumiem, są poważne przesłanki wskazujące na to, że stała za tymi przyznaniem tych wiz, czy tam załatwianiem tej sprawy, stała jakaś korzyść majątkowa, którą ktoś...
no ktoś uzyskał. Zapytam pana wprost, czy Zbigniew Rau powinien stracić stanowisko? No bo ja kiedyś uważam, pamięta pan Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który podał się do dymisji, bo się świadek koronny jednego z ważnych śledztw powiesił. Ja uważam, że pan minister Rau sam przyznał, że o sprawie wiedział ponad rok temu. Prezydent to przyznał. Tak, no ale nikt nie pyta się o dymisję pana prezydenta w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o pana ministra Raua, oczywiste jest dla mnie, że ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się działo w jego resorcie. Powinien stracić stanowisko. Honorowym wyjściem byłoby podanie się do dymisji. Panie senatorze, na koniec. Mam tutaj dla pana cytat z pana wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego, który był pytany o sytuację polskich nauczycieli i pan wiceminister ma rozwiązanie dla tych najmniej zarabiających nauczycieli: wziąć dodatkowe godziny pracy albo zmienić miejsce pracy. Co pan na to? No to trochę wypowiedź, kiedy w kampanii wyborczej chyba w 2015 czy pan prezydent Komorowski też tam radził młodemu człowiekowi, żeby podjął pracę i wziął kredyt i w ten sposób rozwiązał swoje tylko problemy. Tylko tam chodziło o jednego młodego człowieka? Tak, tutaj nie, ale wtedy ta wypowiedź bardzo zaszkodziła. I tego typu wypowiedzi, no trudno je w jakiś sposób bronić, tego typu wypowiedzi. I chcę powiedzieć, że ja znam doskonale sytuację nauczycieli i to rzeczywiście frustracja w środowisku. Moja żona jest nauczycielem i sytuacja środowiska nauczycielskiego jest rzeczywiście trudna, bo jeżeli nauczyciel z wieloletnim stażem niewiele więcej zarabia jak minimalna pensja, no to ma prawo czuć pretensje do państwa polskiego, który tak ważny zawód, od którego zależy przyszłość Polski. No jeden z najważniejszych. W ten sposób traktuje. I teraz wiadomo, że to jest grupa zawodowa, która po pierwsze protestuje, jest niezadowolona, te napięcia trwają od lat, różne fazy mają i wiadomo, że tego typu wypowiedź w stosunku do jakiegokolwiek przedstawiciela tej grupy zawodowej, no będzie wzbudzała ogromne negatywne emocje społeczne i mnie to absolutnie nie dziwi. Dziękuję bardzo. Jan Maria Jackowski, kandydat na senatora w ramach Paktu Senackiego. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Nie Paktu Senackiego. No, Pakt Senacki nie wystawił kandydata. Nie wystawiono, no ale de facto tak to wygląda. No. Nie, no pani redaktor. No oficjalnie nie, no ale jeżeli nie wystawiono przeciwko panu kontrkandydata, no to jak to nazwać? No ale tak, ale w wielu okręgach nie wystawiono. To współpracujący z Paktem Senackim. Nie, ja bym powiedział w ten sposób. Politycy Paktu Senackiego doceniają moje merytoryczne zaangażowanie w działalność na forum Senatu i w okręgu wyborczym. I tak odbieram to, że nie wystawiono mi kontrkandydata. Dobrze, to już teraz od państwa decyzji zależy, czy pan senator może liczyć na reelekcję. Bardzo dziękuję. Jan Maria Jackowski, raz jeszcze u państwa, już za chwilę pan doktor Tomasz Słomka, zapraszam. W tych wyborach będziemy odpowiadać na zupełnie fundamentalne pytanie. Nie kto będzie rządził, tylko cytując słowa premiera Jana Olszewskiego, czyja będzie Polska. Czy wybierzemy opcję Zjednoczonej Prawicy, która choć niedoskonała, to dba o interes Rzeczypospolitej, o interes Polaków, zwykłych Polaków, nie tych elit, nie Polaków uzależnionych od kapitałów zewnętrznych, tylko dba o interes każdego obywatela, bez względu na to, gdzie mieszka, czy w dużych miastach, czy w małych miasteczkach, czy na polskiej wsi. I dla nas jest niezwykle istotne, żeby, skoro mówimy o debacie w kontekście polityki zagranicznej, polityki obronnej, żeby powiedzieć, że tylko rząd PiS jest gwarantem podmiotowej polityki zagranicznej, podmiotowej polityki obronnej, co się musi nie podobać na świecie. Przedstawiciel PiS-u powiedział, że chodzi w tych wyborach o to, czyja będzie Polska. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jednak pan poseł, minister Ociepa powiedział, że chodzi o to, żeby Polska była PiS-u. To jest oczywiście absurd. Polska należy do wszystkich Polaków. Jest naszą wspólną własnością indywidualną. Każdy Polak, każdy obywatel Polski ma prawo czuć się tutaj u siebie. Ma prawo do godności, ma prawo do szacunku, ma prawo do pomocy ze strony państwa wtedy, kiedy jego prawa są zagrożone. Nie ma żadnej różnicy, czy mówimy o polityku PiS-u, Platformy, czy jakimś innej osobie, która posiada władzę. Czy o biskupie, czy o dyrektorze. Wszyscy mają takie same prawa i wtedy ta Polska będzie szczęśliwsza i będzie lepsza.
Doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie doktorze, za nami kolejna debata. Debata wszystkich komitetów wyborczych. Debata, w której padło bardzo wiele rozmaitych, ważnych, jak sądzę, deklaracji, ale w tej ostatniej części wczoraj, w której jest pora na podsumowanie całości, gdzie każdy z uczestników ma na to 90 sekund, minister Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości powiedział rzecz następującą. Te wybory są o tym, czyja będzie Polska. Jak pan to interpretuje? No, to jest nie pierwszy raz taki argument w życiu politycznym. On pada często. Pamięta pani redaktor na pewno wystąpienie ostatnie premiera Olszewskiego, który powiedział tak, teraz rozgrywa się kwestia o to, do kogo ta Polska będzie na należała. Na premiera Olszewskiego też się powoływał wczoraj Marcin Ociepa. No właśnie. I to jest moim zdaniem naturalne, w przypadku ugrupowań populistycznych. Narodowi populiści, którzy rządzą Polską, bardzo chętnie powołują się na taki element, który można by nazwać elementem poszukiwania wroga. Jest wróg wewnętrzny i to bardzo mocno osadzony. Mało tego, to jest nie tylko wróg władzy, ale wróg państwa. Przecież cały czas w tej kampanii mamy tę retorykę, że jak występuje opozycja, zewsząd jesteśmy wrogami otoczenia. I takie określenie, którego użył minister Ociepa, jest tego właśnie dowodem. To nie jest spór o programy, o wizję Polski, o wizję polityki, którą powinna władza prowadzić. Tylko to jest kwestia przynosi. Albo oni będą mieli i zrobią nam krzywdę, albo my będziemy mieli tę władzę. Ale właśnie, czyja będzie Polska? Czyli to ma być Polska PiSu kontra Polska Tuska? Czy jak to rozumieć dokładnie w tym sensie? To ja rozumiem to w ten sposób. Albo Polska będzie nasza, prawdziwych patriotów, albo będzie ich, którzy są zdrajcami, no dobrze, ale to pojawia którzy się nie będą na przykład dbali o suwerenność, niepodległość. Pojawia się inne pytanie wartości. Teraz, panie doktorze, związane z... Ja już nie mówię o politykach, ja już nie mówię o Tusku, nie mówię o Trzaskowskim, nie mówię o zdrajcach polskiego narodu, jak to nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę o wyborcach partii opozycyjnych. Bo Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach tak jakby zasugerował, że na rzecz zdrady stanu czy braku polskiego interesu działają także wyborcy oddający głos na partie opozycyjne. Dokładnie takie słowa padły. I teraz zastanawiam się, czy można pójść dalej i co w związku z tym? Znaczy, co się wydarzy z tymi wyborcami partii opozycyjnych według Jarosława Kaczyńskiego? Znaczy, nie będzie dla nich miejsca w naszym kraju, bo są niezgodni z linią partii, która to zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jako jedyna dba o dobro i bezpieczeństwo naszego kraju? Czyli jak to interpretować? No bo trzeba się pochylić nad tymi słowami. Panie redaktor, a czemu służy zwrot "tylko świnie siedzą w kinie"? No przecież to nie jest tylko zwrot do polityków opozycji, tylko do wszystkich ludzi, którzy idą do kina i chcą obejrzeć określony film. Ja to odczytuję w ten sposób. Prawdopodobnie wszystkie badania, które są przeprowadzane na rzecz sztabu wyborczego, wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma w jakiś sposób zamkniętą drogę do wyborców niezdecydowanych, czy do dużej części wyborców niezdecydowanych, a wyborców opozycji i tak nie odbiją. Sprawa jest przesądzona. A więc cała para, mówiąc potocznie, idzie na to, aby utrwalić stan posiadania w elektoracie twardym i średnio twardym, żeby tu wyłomów nie było. Czyli pogłębiamy ten podział. Pogłębiamy, tak, pogłębiamy podział. Wiemy, że tracimy wpływ na tamtych wyborców. Oni i tak do nas nie przyjdą. A zatem pokazujemy naszym wyborcom, że jesteśmy wierni, tożsamościowo twardzi i warto przy nas pozostać. Ale czy pana zdaniem to jest też taka jakoś zawoalowana formuła zastraszenia wyborców opozycji, czy nie? Czy to już byłaby nadmierna interpretacja, nie, że to jest raczej właśnie tylko mobilizacja swoich? Nie, zastraszenie może to jest za dużo powiedziane, bo no, cóż mogłaby władza w tym momencie zrobić? To jest raczej komunikat wysłany do swoich. Słuchajcie, pamiętajcie, my się nie złamiemy, my jesteśmy ideowo, tożsamościowo trwali. Oni popierają zdradliwe frakcje. No,
jakby tu cytując znów prezesa, są tą gorszym sortem, a my i wy jesteśmy tymi prawdziwymi patriotami, którzy się po prostu nie złamią. I to jest też tak, bo to jest wyraźne, że proszę zauważyć, jak silnie teraz skupił się PiS na wschodnich województwach, swoich działaniach. No do tego dochodzi ten spot Mariusza Błaszczaka, tak, w którym zostały odtajnione plany polskiego wojska pisane czy przygotowywane we współpracy i na zlecenie naszych sojuszników z NATO, które zostały zinterpretowane przez ministra Błaszczaka i całe Prawa i Sprawiedliwość w ten sposób, że no właściwie połowa Polski za Tuska byłaby oddana w ręce ruskich. Zresztą dzisiaj Mateusz Morawiecki rusza w trasę dokładnie po tej granicy, która miała przepoławiać Polskę i twierdzi, że tu ja będę w tych miejscach, w których już mogliby stać Ruscy. To jest oczywiście wszystko w sferze postprawdy, bo albo sztabowcy partii rządzącej nie potrafią odczytać dokumentów obronnych, albo po prostu nie chcą tego, nie wiedzą, że podpisywały tego zrobić. Nikt, żaden rząd, nie wiem jak lekceważąco podchodzący do kwestii obronnej, nie założyłby z góry, że natychmiast cofamy się na linię Wisły i zostawiamy na pastwę losu wschodniej rubieży. Nie rozumieją tego albo nie chcą zrozumieć, ale zostawmy to w spokoju. Natomiast wracając, tylko celowo w wyborach. No więc właśnie, być może jest to cyniczna straszą w ten sposób, ale podobno to jest skuteczne. Dlatego, że politycy opozycji, oczywiście, którzy w tamtych terenach biorą udział w kampanii, mówią, że tam się rozmawia o tym, że Tusk chciał oddać pół Polski. Tak, bo nadano temu dyskursowi bardzo wyraźny element. Mówimy o granicy i ta granica została zarysowana. Wy idziecie w niewolę, a Tusk ze swoimi zachodnimi województwami, gdzie ma przychylność, będzie się bronił. No, tak to zmierza. I teraz wracam właśnie do tego wschodu. Granica, kwestia uchodźców, straszenie Buczą i Irpieniem. To wszystko ma utwierdzić tych wiernych z Podlasia, z Lubelszczyzny, z Podkarpacia, aby pozostali przy partii rządzącej. I to już, moim zdaniem, jednak nie przekona wyborców niezdecydowanych raczej. Moim zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość ma, zresztą to pewne badania już pokazują, znaczy pewne, no, tak, te, do których mamy dostęp, pokazują, że ci niezdecydowani wcale tak bardzo nie chcą peregrynować do Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że każdego dnia pojawiają się nowe, ciekawe kwestie, chociażby dotyczące afery wizowej. I ci niezdecydowani wyborcy, którzy myślą jednak w kategoriach nie tyle ideologicznych, co bardziej pragmatycznych, widzą, że tu nie jest przejrzyście, jasno i z pełnym zaufaniem. Panie doktorze, jak pan widzi te najbliższe dni kampanii wyborczej do 15 października, no bo to już naprawdę dni zostały. Mam na myśli tę brutalizację kampanii, a także zaangażowanie polityczne służb, bo chyba tak to trzeba nazwać po sytuacji, która miała miejsce z posłanką Gajewską. Do tego dochodzi poturbowanie i zniszczenie telefonu Borysa Budki w Katowicach ostatnio. Nie było to jakieś ciężkie pobicie, no niemniej jakaś napaść, naruszenie tej strefy komfortu fizycznej. Także sytuacja niebezpieczna. Czy pana zdaniem to będzie eskalowało? Czy rzeczywiście jest tak, że ktoś daje przyzwolenie na tego typu zachowania? No bo politycy PiS pytani o tę sytuację mówią, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Zadaliście wczoraj państwo w debacie bardzo ciekawe pytanie, jak odbudować zaufanie do policji. Tak. Odpowiedź przedstawiciela władzy była, można powiedzieć, zadziwiająca, bo opozycja atakuje służby, dlatego spada zaufanie do służb. Oczywiście, że tak nie jest. Widać wyraźnie, widać znów z materiału empirycznego, że to zaufanie jest spowodowane tym, iż służby są kojarzone ze służbą w tym momencie wobec obozu władzy. To powoduje spłycenie tego, czy cofnięcie tego zaufania. Jeżeli ludzie widzą zachowanie komendanta głównego i brak konsekwencji wobec tego zachowania, no też nie pozostaje bez śladu. To też ten wątek pojawił się we wczorajszej w debacie. Dlatego, no mówiąc pragmatycznie, bardzo ważnym elementem będzie teraz, jeżeli zmieni się rząd, żeby przypilnować konsekwentnie rozdziału
służb, które mają być służebne wobec państwa i społeczeństwa, a nie obozu władzy. Zresztą to idzie również po linii wojskowej. Ja nie pamiętam takiej kampanii, żeby którykolwiek z ministrów obrony narodowej, którykolwiek z premierów jechał do jednostki wojskowej, stał na tle szeregu żołnierzy czynnych i opowiadał, jak poprzedni rząd był niedobry, rząd określonych ugrupowań, a jak my, rząd określonych ugrupowań, jak rozumiem, PiS traktuje lepsi. Jako element kampanii, tak? Oczywiście, oczywiście. Nie ma żadnej wagi, chociażby artykuł 26 Konstytucji, który mówi o neutralności politycznej sił zbrojnych. Przecież to był święty element kampanii wyborczych. Pewnych granic się nie przekracza. W tej kampanii one zostały przekroczone. I teraz jest pytanie, jak może być wysokie zaufanie do naszych służb, jeżeli one są, i to przecież wszyscy widzą, wykorzystywane nieustannie w walce politycznej. I tylko zwykłych funkcjonariuszy szkoda. Oczywiście, że szkoda, no. Bo przecież przeciętny funkcjonariusz jest Bogu ducha winny. On po prostu musi wykonywać polecenia, ma rozkazy. To jest struktura hierarchiczna. No przecież równie złym zjawiskiem byłoby, gdyby funkcjonariusze zaczęli się buntować. Wtedy mamy anomię i rozchwianie stabilności państwa. No też to nie jest w żadnej mierze dobry scenariusz. Ale do tego właśnie prowadzi wciąganie tych podmiotów w państwie, które nie są do polityki. Ale to premier Morawiecki mówi, że PiS staje na straży świętości i nienaruszalności polskiego munduru. No oczywiście, to jest piękna retoryka, która rzeczywiście może się pięknie prezentować na tle mundurów, ale podejrzewam, że myślący wyborca, mam bardzo dużo wątpliwości. Ale przecież myślący, jak pan to nazwał ładnie, wyborca, przecież pamięta chyba cięcie konfetti, pamięta trzymanie parasola nad ministrami, w tym nad, i salutowanie panu Misiewiczowi. Pamięta chyba policję, która na koniach chroniła w Kurniku bodajże w Poznaniu w zeszłym roku Jarosława Kaczyńskiego. Pamięta, jak z wyciętymi z kolorowego papieru skrzydłami husarii policja na koniu jeździła. No, pamięta chyba sytuację z granatnikiem generała Szymczyka. Pamięta sytuację związaną z tym, że na Wysięgniku policja zaglądała do mieszkań, bo był 10 dzień miesiąca. No i można by tak było wymieniać, tak, Black Hawki, no tysiące rzeczy. Na miejscu władzy, ale pamięta to wyborca pana zdaniem, czy nie? Pani redaktor, dowód na spadające zaufanie do służb jest chyba tego najlepszym dowodem. Tylko spada zaufanie do służb, a nie do partii, panie doktorze. Właśnie o to chodzi, prawda? Że myślący wyborca teoretycznie powinien wiedzieć, dlaczego policja zachowuje się w ten sposób. No bo dostaje takie rozkazy. Tak, ale teraz zauważmy, co nam jeszcze podpowiadają sondaże. Że poparcie dla PiS-u ustabilizowało się na poziomie mniej więcej twardego elektoratu. Tak. To znaczy, że gdzieś ustawiła się granica, której partia władzy nie jest w stanie przekroczyć. I nie wiem, jak robiony byłby sondaż, jaką metodą, to widać wyraźnie, że ta granica istnieje. Widać wyraźnie, że są te ograniczenia i że to poszukiwanie w grupie niezdecydowanych jest coraz mniej produktywne. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do mojego pytania, bo rzeczywiście tych wątków jest mnóstwo, więc troszkę odpłynęliśmy. A ja pytałam pana o brutalizację tej kampanii w kontekście i Borysa Budki, i Kingi Gajewskiej, i wcześniej Barbary Nowackiej, która dostawała gazem po oczach, i pani Hartwich, która też była taka nie inaczej potraktowana przez policję. No dużo tego typu rzeczy się dzieje. Czy pan obawia się jako obywatel po prostu, że rzeczywiście będziemy mieli coraz więcej do czynienia z tego typu incydentami wobec opozycji? Ja tego nie wykluczam, bo brutalizacja tej kampanii jest, można powiedzieć, wyjątkowa na tle innych kampanii. Ja bardzo często słyszę, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku. Mówi to i opozycja, i rządzący. Tak. I myślę, że można by się tam, można by dyskutować, czy należy tak hierarchizować, ale na pewno jest to najbrutalniejsza kampania od niepamiętnych czasów. I to przejdzie do historii na pewno. Oczywiście, że można się spodziewać różnych sytuacji. Mamy jeszcze przed sobą ciekawe wydarzenia, na przykład marsz 1 października.
Nie wiem, jak on się potoczy. No, 4 czerwca potoczył się bezproblemowo. I miejmy nadzieję, że nie będzie się z tym wiązało żadne zaostrzenie, szczególnie zaostrzenie sytuacji siłowej. Nie dojdzie do rozruchów. To byłby najgorszy scenariusz z możliwych. Ale myślę, że to już mogłoby wpłynąć na wynik wyborów tak. W takim kierunku, w którym władza by sobie nie życzyła jednak. Więc wszystko chyba wskazuje na to, że mimo wszystko powinno być spokojnie. Tak, i oczywiście wszystkim powinno na tym zależeć, ale przecież zobaczmy, jakie są skutki tej retoryki wyborczej. Jeżeli dochodzi do tego, że poseł nie może spokojnie pójść do sklepu, bo może mu grozić atak fizyczny, to jak może zachować się jakaś grupa, która być może zechce towarzyszyć marszowi? Tu nie o to chodzi, że partia władzy powie atakujcie przeciwników, ale niestety podgrzewanie atmosfery może skutkować naprawdę bardzo złymi scenariuszami. A jakie efekty pana zdaniem ma szansę, czy może przynieść marsz 1 października? Polityczne efekty rzeczywiście na kampanii. Donald Tusk zaplanował sobie ten marsz jako pewien element zamknięcia mobilizacyjnego. 4 czerwca jest pewnym otwarciem, 1 października ma być zamknięciem. Z punktu widzenia opozycji jest to bardzo ryzykowne i bardzo ważne przedsięwzięcie. Ryzykowne, bo? Ryzykowne, bo jeżeli na przykład nie dopisze frekwencja, to natychmiast będzie sformułowany przekaz. Widzę już oczami wyobraźni, jak pracuje telewizja rządowa. No ale telewizja rządowa i tak napisze, że było 15 tysięcy osób, panie oczywiście, doktorze. Oczywiście, ale będzie to dodatkowy asumpt. To będzie bardzo osłabiało oczywiście wizerunek partii opozycyjnych, mobilizacji partii opozycyjnych. Natomiast jeżeli rzeczywiście ta impreza się uda, to ona zostanie zapamiętana, bo to są ostatnie dni kampanii. Efekt świeżości będzie tutaj działał. Efekt sondażowy jest mniej więcej zawsze po 2 tygodniach, prawda? Bo tak zawsze eksperci mówią, więc to dokładnie wypada na 15 października. Myślę, że 1 października nie jest żadną przypadkową datą. To było tak skalkulowane, aby ten efekt świeżości dowieść do wyborów. Więc mamy jeszcze kilka ciekawych elementów, bo jest ten marsz. Są pewne elementy zapowiedziane przez opozycję. Donald Tusk zapowiedział ujawnienie pewnych kolejnych dokumentów dotyczących afery wizowej. Mamy bardzo ciekawy i zagadkowy wpis posła Brejzy, który mówi, że jedzie ze sztabem swoim sprawdzić pewne informacje, które zostały. Nie wiadomo o co chodzi, ale sugeruje, że to jest coś nowego i ważnego. Także no być może jeszcze opozycja na ten ostatni element kampanii przygotowywuje tak zwane bomby. Panie doktorze, a kwestia afery wizowej. Przed panem był tutaj Jan Maria Jackowski i on powiedział, że jego zdaniem nie wpłynie w jakiś zasadniczy sposób afera wizowa na wynik wyborów. A pana zdaniem? To jest tak oczywiście, że jeśli chodzi o twardy elektorat, znów powracam do tego zostawmy twardy elektorat, ale właśnie właściwie trzecią partią według niektórych sondaży są niezdecydowani, więc tak. Wiadomo, że o nich toczy się gra przede wszystkim. I powiem szczerze, że nie mam tu prostej odpowiedzi, tylko jest to dla mnie zagadka w oczekiwaniu na to, czy rzeczywiście kolejne sondaże, no bo jest to kwestia rozwojowa. Codziennie pojawiają się nowe elementy, a więc sondaże będą sukcesywnie wychwytywać, czy to się zmienia, czy nie. Na razie rzeczywiście nie ma takiego efektu, który by przebudował scenę polityczną. Oczywiście są pewne symptomy dla opozycji bardzo miłe, odczytywane jako nadzieja, chociażby prawybory w Wieruszowie, ale ja bym był bardzo ostrożny wobec takiego sprawdzenia. Może być właśnie tak, że Koalicja Obywatelska, czy szerzej opozycja, pozostawia sobie najciekawsze elementy
tej informacji o aferze wizowej na koniec kampanii. Znalazłam sobie ten tweet Krzysztofa Brejzy, o którym pan wspominał. 13 godzin temu dokładnie Krzysztof Brejza napisał: dotarły do mnie szokujące informacje. Zmuszony jestem zawiesić kampanię na najbliższych kilkanaście godzin. Jestem w drodze na drugi koniec Polski. Wkrótce ujawnię szczegóły. Myśli pan, że to chodzi o aferę wizową, Pegasusa? Czy? Nie wiem. To jest tak zagadkowe, że to wszystko może wchodzić w grę. A zaskoczyła pana informacja, że polscy generałowie byli inwigilowani Pegasusem? I zaskoczyła i nie zaskoczyła. Po pierwsze, to, co wiemy o podsłuchiwaniu opozycji, czy szeroko, ujmując, osób niewygodnych wobec władzy, no to już od dawna widać, że pewne możliwości są położone na stole i są wykorzystywane. Natomiast z drugiej strony może szokować to, że podsłuchuje się osoby, które są nie na pierwszej linii sporu politycznego. Już nawet nie są czynnymi generałami, ponieważ władza rozstała się z częścią z tak, w sposób i, dość i spektakularny. Ja nawet nie wiem, jakie zarzuty wobec nich zostały postawione. No, żadne chyba. To jest wobec pana Brejzy, czy pana Karnowskiego, czy bo to mogłoby oznaczać, pani prokurator Wrzosek, no chyba też to nie mogłoby ma oznaczać, że właściwie wszelkie podejrzenia o tym, że ktoś jest niewygodny, mogą być wykorzystane. Panie doktorze, a sprawa relacji polskiego rządu z Ukrainą. To jest coś, co przysporzy Prawu i Sprawiedliwości dodatkowych punktów. Mam na myśli odbije PiS wyborców Konfederacji, no bo wiadomo, że zmiana tej retoryki na antyukraińską jest nieprzypadkowa. To nie jest tak, że PiS nagle się obudził i zorientował, że zamiast proukraińscy powinni być antyukraińscy. No tylko, że rozumiem to na ostatniej prostej kampanii. Jest to bardzo przemyślana strategia. Odbiorą trochę wyborców tą retoryką Konfederacji pana zdaniem, czy nie? Oczywiście, że to jest tak, że skalkulowano, że ja to nazwałem na swoje potrzeby aksamitną antyukraińskością, bo o to chodziło, żeby wysłać sygnał do wyborców, że absolutnie nie zgodzimy się na bardzo wiele rzeczy, które się pojawiły, nie zgodzimy się na to, żeby ukraińskie zboże zalewało polski rynek, ale to jest oczywiście gaszenie pożarów, które się wcześniej samemu wywołało i ratowanie się przed kryzysami, które same powstały. I druga rzecz, oczywiście ja również podzielam tę tezę, że to jest kwestia puszczenia oka do elektoratu Konfederacji. Może to być w jakiejś mierze skuteczne, bo widać. Traci to trzeba by, traci. Nie, ale już mieliśmy chyba 7, 8 albo 9 sondaży, w których Konfederacja traci. Więc, mniej lub więcej, ale rzeczywiście więc traci. Być może, i to widać było wczoraj w reakcjach przedstawiciela Konfederacji w państwa debacie, że oni zdają sobie sprawę z tego, jaki jest cel tej zmiany w polityce. Inną rzeczą jest to, i nad tym bardzo ubolewam, że tego typu polityka nastawiona na efekt wyborczy jest po prostu szkodliwa dla polskiej polityki zagranicznej. Ale trzeba przyznać, panie doktorze, nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, że organizacja Konfederacji w sieci jest absolutnie niezwykła. Jest to sytuacja nieprawdopodobna. To wsparcie, które Konfederacja ma wśród użytkowników internetu. Znaczy, oni są zorganizowani chyba najlepiej ze wszystkich komitetów wyborczych, mam wrażenie. Oni bardzo dobrze odrobili lekcje z nowych mediów i widać to rezultat. To a propos jeszcze tych stosunków polskiego rządu z Ukrainą. Andrzej Duda udzielił wywiadu Super Expressowi. Tam oczywiście był pytany o relacje z Ukrainą, był pytany o relacje z Zełenskim. Ale właśnie jedna rzecz przykuła moją uwagę, bo Duda wielokrotnie mówił o nieprawdopodobnej przyjaźni z Wołodymyrem Zełenskim. A dzisiaj mówi tak, w polityce trudno mówić o przyjaźni, takiej rozumianej normalnie, po ludzku. Ale rzeczywiście była to bardzo dobra relacja pomiędzy dwoma politykami, ponadprzeciętnie dobra i zażyła. Była. Dalej mówi, że ma nadzieję, że taką pozostanie, no ale użył słowa była. Coś się skończyło? Nieodwracalnie pana zdaniem? Czy po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jestem głęboko przekonany, że pan prezydent postanowił wesprzeć obóz władzy w kampanii wyborczej. No nie jest to przypadek, że prezydent nagle mówi tym samym tonem, ten sam sposób, co obóz władzy. Czyli nawet Andrzej Duda nie sili się na to, aby odwołać się do idei arbitrażu prezydenckiego i tonować nastroje. I druga rzecz.
Ja jestem bardzo zawiedziony, ponieważ od prezydenta mojego państwa oczekiwałbym... Wszystkich Polaków, tak się nazywał zawsze. No to oczywiście jest pewna fikcja polityczna, ale chodzi o to, że jest reprezentantem mojego państwa. Nikt nie powinien tego kwestionować, negować. Ja bym oczekiwał pewnej stabilności. A prezydent przedstawia poglądy od sasa do lasa. Najpierw jest przyjaźń, trzymanie w ramionach Zełenskiego, a potem się nagle okazuje, że to nie jest przyjaźń, bo w polityce jej nie ma. A Ukraińcy to tonący, który brzytwy się chwyta. Tak. I teraz co było prawdziwe? Czy to, kiedy to wsparcie było właśnie nieograniczone, czy teraz, kiedy nagle... Dobrze, panie doktorze, ale znów Zełenski też się trochę zagalopował. Znaczy, to nie jest tak, że to jest wyłącznie odpowiedzialność naszej strony, tylko Zełenski no też chyba trochę niepotrzebnie ten bębenek tak podbił. Zresztą później chyba trochę próbował stonować te nastroje, szczególnie wobec polskiego społeczeństwa, któremu kilkakrotnie już po tym przemówieniu w ONZ-cie dziękował, ale właśnie podkreślał, że społeczeństwu, że temu zrywowi ludzkich serc, polskiego społeczeństwa, polskich obywateli, wylądował w Lublinie, odznaczył wolontariuszy polskich, nie spotykając się z przedstawicielami rządu. Ale czego byśmy oczekiwali od... Ja mówię to przed tym spotkaniem w Lublinie, bo ono rzeczywiście jest demonstracją polityczną i jest bardzo zastanawiającym zachowaniem. Natomiast mówię o tym, co było przed. Czego oczekiwalibyśmy od polskich władz? Czy włączania się w pewien chór histerii politycznej, czy pragmatycznego tonowania nastrojów? Oczywiście, że interesy państwa są interesami państwa. Mamy to nawet wpisane w konstytucję, że o pewne wartości władze państwa muszą dbać. Ale oczekiwalibyśmy od tego, że władze będą się zachowywały stosownie i godnie, a nie włączały się w chór utyskiwania. Że nie są to władze pod pręgierzem agresji rosyjskiej, prawda? Ale oczywiście. I teraz ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, że trzeba było pomyśleć o pewnych konsekwencjach, kiedy się prowadziło pewne działania. No, polskie zboże nie pojawiło się, przepraszam, ukraińskie zboże nie pojawiło się w Polsce samoistnie. I dwa miesiące temu. Trzeba było myśleć o konsekwencjach, kiedy się decydowało na określoną politykę. Mhm. To na koniec jeszcze, panie doktorze, to pytanie o koniec przyjaźni. To jest koniec przyjaźni Zełenski-Duda pana zdaniem, czy nie? Czy jej nigdy nie było tak naprawdę? Jest szorstka przyjaźń. Szorstka przyjaźń. Tak jak między Millerem a Kwaśniewskim kiedyś, tak na tej zasadzie. Tak. Rozumiem. To jeszcze chciałam dopytać o wypowiedź, bo rzeczywiście jest to, to są to słowa, które mnie po prostu absolutnie zbulwersowały. A propos nauczycieli. Pan już wie, o co będę pana pytać. Chodzi o wypowiedź pana wiceministra. Szukam sobie tutaj dokładnie, żeby zaraz nikt mi nie zarzucił, że ja coś tutaj pomerdałam. Mam. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński mówi, pytany o niskie zarobki nauczycieli, mówi, że powinni sobie wziąć dodatkowe godziny pracy albo zmienić miejsce pracy. No świetnie, tylko czy pan minister pomyślał po pierwsze o tym, ile pracować może nauczyciel, aby dobrze wykonywać swój zawód? To jest bardzo prosta recepta. Ubolewało Prawo i Sprawiedliwość nad nieszczęsnymi emerytami, którzy, tu cytat, mieliby pracować aż do śmierci, bo tak straszne były efekty reformy emerytalnej. A wychodzi na to, że nauczyciel może pracować w 5-6 szkołach i musi się dzielnie trzymać, a jak nie, to niech się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest taniej. A później jest efekt jest taki, że rodzice uczą dzieci w domu. To jest absolutne obrażanie bardzo poważnej grupy społecznej i wynika moim zdaniem z bardzo cynicznego wyrachowania, że i tak nauczycieli już nie przekona się do swoich racji i do głosowania na określoną opcję. Mówiąc takie słowa, nie po raz pierwszy, nie drugi, pewnie nie ostatni, zapewne trudno się dziwić. Zresztą pan jako przedstawiciel tych, którzy uczą młodych, to pewnie to no, wie, tak? Tak, no może powinienem jeszcze 5 uczelni zasilić, żeby... Jeszcze pan tego nie zrobił? Żeby godniej żyć. No to nie ma pan prawa narzekać.
taki mamy klimat. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski, państwa gościem. Dziękuję bardzo. Ale my jak zwykle jeszcze chwilkę poproszę o cierpliwość, dlatego że przeniesiemy się na piętro numer 3 do Karola Plewy, który za chwilkę opowie państwu. Dzień dobry, Karol. Co dzisiaj u niego w raporcie? Dzień dobry, Kamila, witam cię i kłaniam się wam, drodzy widzowie. Słyszycie to? Wyborczy zegar tyka bezlitośnie. Przypominam nam, że to już niespełna miesiąc do 15 października. W całej Polsce komitety wyborcze przekonują do siebie obywateli, a za nami konwencja wyborcza Konfederacji. Czy katowicki spodek odleciał, tak jak zapowiadali organizatorzy? Ewa Zajączkowska, Hernik, Konfederacja, za chwilę w raporcie, już obok mnie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Zanim zaczniemy, Kamila, wracamy jeszcze na moment do ciebie. Dziękuję. Pozdrawiam panią jako przedstawicielka polskich blondynek. Karol Plewa i jego raport u państwa już za chwilę, a my na dzisiaj kończymy wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Wracamy do państwa oczywiście jutro o godzinie 9:07, także spokojnego, dobrego dnia dla państwa i proszę o nas jutro nie zapomnieć. Za dziś dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu Biedrzyckiej. Kłaniamy się bardzo nisko i pozdrawiamy kobiety o wszystkich kolorach włosów. Idźcie, panie, na wybory. Do zobaczenia. I już teraz oficjalnie witamy w poniedziałkowym raporcie i tak jak przed chwilą już przedstawiliśmy naszego gościa, jeszcze raz Ewa Zajączkowska, Hernik, Konfederacja, i taką zasadę mamy w raporcie od pewnego czasu, ponieważ jest kampania i głównie politycy goszczą w raporcie, to w dwóch częściach przedstawiamy gości, to znaczy Konfederacja i w wyborach, skąd pani startuje i z jakiego miejsca? Lista numer 5, okręg 17, czyli Radom i 8 powiatów okołoradomskich, miejsce ostatnie 18. To gość w pełni przedstawiony. Przechodzimy do rozmowy. Kilkadziesiąt godzin temu odbyła się konwencja Konfederacji, to była sobota. Proszę sobie wyobrazić, ja dwa razy obejrzałem konwencję Konfederacji. Pierwszy raz transmisja na żywo, potem jeszcze raz, bo chciałem się upewnić, czy ja nie przegapiłem niczego, czy tam rzeczywiście nie było żadnych konkretów. I nadal nic. O co chodzi? No, panie redaktorze, szanowni państwo, to już jest trzecia konwencja Konfederacji w tym jakby sezonie wyborczym. Pierwsza była w lutym, którą miałam przyjemność zresztą sama poprowadzić. Potem w czerwcu była konwencja programowa, a ta konwencja, która odbyła się teraz, była konwencją mobilizacyjną. To była konwencja, która miała zmobilizować nas jako kandydatów do tego, by wytężyć jeszcze bardziej swoją pracę przez te ostatnie, najtrudniejsze 3 tygodnie kampanii. I ta konwencja ma też zmobilizować nasz elektorat. No bo nie oszukujmy się, 3 tygodnie przed wyborami to nie jest czas na pozyskiwanie nowego elektoratu, aczkolwiek zachęcamy do głosowania na Konfederację. No ale musimy też zmobilizować nasz elektorat, bo nasz elektorat jest o tyle skomplikowany, że to są ludzie młodzi. Młodzi ludzie nie są tak zdyscyplinowani, jeśli chodzi o chodzenie na wybory i dlatego właśnie ta konwencja miała taką formę, by nasz żelazny elektorat zmobilizować, a tego elektoratu jest prawdopodobnie 2 razy więcej niż w 2019 roku, z czego bardzo się cieszymy. Ja z perspektywy kandydatki mogę powiedzieć, że ta konwencja bardzo mocno zagrzała mnie do walki. Było nawet parę momentów, kiedy się wzruszyłam. Przyznam szczerze, kobiece emocje wzięły górę. Fantastyczne otoczenie kobiet Konfederacji. Spot, który zaprezentowałyśmy, dzięki któremu streściłyśmy tak naprawdę... Silna ta reprezentacja kobiet Konfederacji. Naprawdę dowiedzieliśmy się w sobotę. I to nie wszystkie kobiety weszły na scenę tak naprawdę. Bardzo dużo kobiet siedziało jeszcze na widowni. I ten spot został wyemitowany po to właśnie, żeby podsumować całą pracę Kobiet Konfederacji i Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości. A ta praca jest bardzo konkretna i skoncentrowana właśnie na tym, czego kobiety tak naprawdę oczekują, na pomocy, jakiej kobiety oczekują. Czyli to jest pomoc okołoporodowa, bo Kobiety Konfederacji bardzo mocno pomagały kobietom w trakcie pandemii, w czasie porodów, kiedy kobiety były zmuszane do tego, żeby rodzić w maseczkach, kiedy kobiety były odcinane od swoich nowonarodzonych dzieci, co
tworzyło traumatyczne przeżycia zarówno dla kobiet, jak i dla tych dzieci. Kiedy kobiety musiały zostać na porodówkach same, bo ich mężowie nie byli wpuszczani na porody rodzinne i to też było bardzo traumatyczne, bo te kobiety zostawały same sobie zostawione, a też z perspektywy kobiet, które rodziły dzieci, wiemy, że bardzo często niestety na porodówkach spotykamy się z bardzo dużym chamstwem lekarzy i to też jest bardzo duży problem. My na to kładziemy bardzo duży nacisk, zwracamy na to uwagę w zasadzie jako jedyna partia. Jeżeli mówi się o prawach kobiet, no to my właśnie mówimy o tych prawach kobiet, żeby kobieta miała prawo rodzić w warunkach godnych, z godną opieką lekarza, ginekologa czy położnej. Tej pomocy było jeszcze bardzo dużo w zakresie chociażby działalności związanej z urzędniczym bezprawiem i z tym, co ZUS robi z kobietami, które na przykład chcą na urlopie macierzyńskim, a prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy chcą przejść na urlop wychowawczy i też są na działalności gospodarczej. No niestety kobieta wtedy nie jest absolutnie zwolniona z żadnych opłat ZUS-u. Ten ZUS jest ryczałtowy, to jest bardzo duży problem. Kiedy kobieta decyduje się na macierzyństwo, a z drugiej strony prowadzi firmę, no to zaczyna się pojawiać problem, no bo zarabia mniej, pracuje mniej przez to, że zajmuje się dziećmi, a ten ZUS mimo wszystko się nie zmniejsza i my jako, znowu jako jedyne środowisko zwracamy bardzo na to uwagę. I to zostało zaprezentowane właśnie w tym spocie, co jeszcze dodatkowo miłym akcentem podbiła Klaudia Domagała, nasza kandydatka na senatora. To zapytajmy naszych widzów, czy przekonała cię konwencja Konfederacji. Taka sonda już na czacie YouTube. Czekamy, drodzy widzowie, na wasze odpowiedzi. No to wracając jeszcze na moment do konwencji sobotniej. No to tam też była mowa w trakcie tej konwencji, tylko tak poniekąd, nie bardzo konkretnie o programie Konfederacji. No to ja dzisiaj zapytam, jaki jest ten program Konfederacji? Wiemy, że można go znaleźć na stronach, ale przede wszystkim, co chcecie zmienić po wyborach? Panie redaktorze, nasz program jest bardzo rozbudowany i jako jedyna partia zaprezentowaliśmy konkretny program. Konstytucja Wolności to jest rzeczywiście konkretny program reform, które chcielibyśmy przeprowadzić w naszym kraju. To jest program reform, które powinny być poddane pod dyskusję ze społeczeństwem, bo jeżeli bierzemy pod uwagę reformę systemu ochrony zdrowia, tak jak demonopolizacja Narodowego Funduszu Zdrowia, czy jeżeli bierzemy pod uwagę reformę systemu oświaty, czyli bon oświatowy, to są pierwsze kroki, które chcielibyśmy podjąć do tego, żeby w ogóle te systemy zreformować, bo to są bardzo skomplikowane systemy. Zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy wchodzimy w szczegóły funkcjonowania NFZ-u, no to widzimy, z czym się naprawdę borykamy i jak skomplikowanym systemem jest system ubezpieczeń zdrowotnych. Chodzi nam o to, żeby każdy Polak miał dostęp do opieki zdrowotnej. Chodzi nam o to, żeby mógł sobie wybrać, czy chce się ubezpieczać właśnie w NFZ-cie, czy chce skorzystać z prywatnego ubezpieczenia i dzięki temu, żeby mógł zdecydować na to tak naprawdę, jakiej jakości usługi medyczne mu odpowiadają. No bo teraz widzimy doskonale, że mimo wszystko, że na NFZ przeznaczane są bardzo duże pieniądze, jakość świadczonych usług jest bardzo niska i jako jedyni zwracamy uwagę na to, że to nie jest tak, że w NFZ-cie mamy za mało pieniędzy i trzeba do tego NFZ-u dosypać więcej, żeby te świadczenia zdrowotne były na wyższym poziomie. My chcemy zachować te środki, które są w NFZ-cie i po prostu dobrze je rozdysponować, bo to z tym jest problem. Nie ma problemu z tym, że pieniędzy jest mało, jest problem z tym, że one są w sposób bardzo niewłaściwy rozdysponowywane, czego chociażby dowodem była pandemia, gdzie sam NFZ pochwalił się zyskiem na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych, tylko dlatego, że nie zrealizował około 5%, co podawał wiceminister zdrowia pan Waldemar Mieliśmy Kraska. Raport NIK-u parę tygodni temu, też nam to... Tak, ale sam Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, mówił, że około 5% zaplanowanych czy przewidzianych zabiegów, wizyt nie zostało zrealizowanych, dzięki czemu NFZ zyskało bardzo duże pieniądze. No i teraz pytanie, co się z tymi pieniędzmi stało, bo jakby nikt tego nie wie. No a dalej, mimo że chyba ponad 40 miliardów złotych zostało więcej w kieszeni NFZ-u, no jakość świadczonych usług się nie poprawiła. Nasz program to jest również reforma rolnictwa, to jest obrona polskiego rolnictwa. Tutaj ja
bym do naszego programu dołożyła jeszcze kwestię nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, bo ta nowelizacja ustawy wraca praktycznie po każdych wyborach. Ja bym bardzo mocno skoncentrowała się na tym, żeby jednak chronić bardziej rolników czy hodowców zwierząt, nie nadawać niepotrzebnych uprawnień organizacjom prozwierzęcym, które teraz... Platforma Obywatelska głosiła ostatnio program dla zwierząt. Nie, to chyba nie piątka dla zwierząt, jakoś inaczej to się... Szóstka dla zwierząt. No tak, no to i oczywiście na pierwszym miejscu była likwidacja hodowli zwierząt na futra. Wiemy doskonale, kto za tym stoi. Wiemy doskonale, że Zieloni współpracują z fundacją chociażby Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Wiemy, jaki jest główny cel tej fundacji. Czyli lobby antyfutrzarskie za tym stoi. Zdecydowanie tak i oni będą wracać do tego tematu. To jest temat wałkowany co każde wybory. W 2019 roku wrócił w sławnej piątce dla zwierząt. No i teraz to jest trochę zabawne, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, że w 2019 roku bardzo mocno optowała za piątką dla zwierząt, a teraz nagle kreują się na obrońców rolników, ale widzimy doskonale, że społeczeństwo Platformie Obywatelskiej nie wierzy, no bo pojawił się ostatnio, dosłownie przed chwilą, sondaż dla Rzeczpospolitej i akurat Michał Kołodziejczak, który kreuje się na reprezentanta polskiej wsi, który mówi, że będzie walczył o interes polskich rolników, jest tym politykiem, który ma najniższe zaufanie wśród społeczeństwa. Tak, rozmawialiśmy przed anteną. Michał Kołodziejczak na dole rankingu zaufania, tak? To jeszcze a propos konwencji, gdy pani była tam w katowickim spotku, to Jakub Banaś tweetował. Jakub Banaś, którego zresztą dwa tygodnie temu tutaj gościłem w studiu i na Twitterze napisał, że czas odesłać Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę, ale nie tylko, bo tam Janusza Korwin-Mikkego również wymienił. Czy to jest Jakuba Banasia stanowisko, czy całej Konfederacji, żeby odesłać Janusza Korwin-Mikkego na emeryturę polityczną? Panie redaktorze, no gdybyśmy chcieli odesłać Janusza Korwin-Mikkego na emeryturę polityczną, to nie wystawialibyśmy go na jedynce w okręgu podwarszawskim. Konfederacja jest tym ugrupowaniem, które charakteryzuje się tym, że my wszyscy możemy myśleć samodzielnie. Możemy wszystko, tak jest. Nie ma u nas dyscypliny partyjnej. Każdy może mieć swój pogląd na konkretną sprawę. No, wpis Jakuba Banasia pewnie był podyktowany tym, co zaszło i co się stało w tym, jak Janusz Korwin-Mikke poszedł na spotkanie Fundacji Patriarchat. No, już abstrahuję od tego, że nawet dla niego niektóre wypowiedzi były zbyt mocne i prezes Korwin po prostu wyszedł w trakcie trwania tego całego posiedzenia, po prostu jakichś piwniczaków, którzy zagwarantowali sobie moim zdaniem dożywotnie kawalerstwo z banda oszołomów. Napisał to, myślę, że ludzie dali mu bardzo jasno do zrozumienia, że nie ma mowy o tym, by Konfederacja była bez Janusza Korwin-Mikkego, bo też zwróćmy uwagę na to, i czy to się komuś podoba, czy nie, prezes Korwin-Mikke jest założycielem i propagatorem idei wolnościowej w Polsce. Gdyby nie on, mnie też pewnie by nie było w tym miejscu, bo 8 lat temu to on gdzieś tam przyciągnął mnie i jego wypowiedzi przyciągnęły mnie do Kongresu Nowej Prawicy jeszcze. No potem co prawda zostałam rzecznikiem radomskim Janusza Korwin-Mikkego i też musiałam tłumaczyć się z różnych jego wypowiedzi, więc może dlatego jestem bardziej na nie odporna niż większość społeczeństwa. Natomiast... Tak mówi to pani trochę z żalem chyba do Janusza Korwin-Mikkego, tak słyszę w głosie. No panie redaktorze, jego obecność na tym spotkaniu Fundacji Patriarchat była niepotrzebna. Nie oszukujmy się, to było niepotrzebne. I jakby on jest człowiekiem inteligentnym i mógł spodziewać się, że to zostanie wykorzystane medialnie. Natomiast ciekawym wątkiem w tej sprawie jest to, że Fundacja Patriarchat jest jakby środowiskiem, powiedzmy, które no, nie pała zbyt dużą sympatią do Konfederacji. Bardzo często atakuje w mediach społecznościowych kobiety Konfederacji. No a z drugiej strony zaprasza prezesa Korwin-Mikkego na jakieś tam swoje otwarcie, posiedzenie i tak dalej. No inna sprawa, że prezes daje się na to łapać i to było głupie. Nie oszukujmy się, to było głupie, to było kompletnie niepotrzebne. Mogliśmy przewidzieć tego skutki, prezes też mógł przewidzieć tego skutki i po prostu nie powinien się tam pojawiać. Janusz Korwin-Mikke jest otwarty, lubi rozmawiać ze wszystkimi.
No, ale w kampanii mógłby sobie pewne rozmowy po prostu, mógłby sobie pewne rozmowy darować i myślę, że to jest stanowisko całej Konfederacji, że to było niepotrzebne, tak jak powiedziałam. Natomiast to, co zaskakuje w tym spotkaniu, no to to, że nagle TVN oczywiście ma wszystkie najbardziej szczegółowe nagrania. Ja się troszeczkę zastanawiam, czy to nie była jakaś taka ustawka, tak jak z urodzinami Hitlera w lesie i tortem w kształcie swastyki z wafelków. Trochę mi to tak śmierdzi. A brakowało pani wystąpienia Grzegorza Brauna podczas tej konwencji sobotniej? Myślę, że wystąpienia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena jako głównych liderów naszego ugrupowania były wystarczające do tego, by zagrzać nas do tej walki. Z Grzegorzem Braunem można było sobie porozmawiać po konwencji. Bardzo dużo osób z nim rozmawiało, bardzo dużo osób robiło sobie z nim zdjęcia. Myślę, że formuła była wyczerpana i była okej. To zamykając już wątek sobotniej konwencji Konfederacji, bo Sławomir Mentzen wiele mówił o tym, jaką drogę przeszła Konfederacja, żeby być w tak dobrej sytuacji jak dzisiaj i walczyć o te 15%, bo to podkreślił lider Konfederacji. No i też zwrócił uwagę na to, co spotkało tych, którzy wchodzili w koalicję z obecną partią rządzącą. To fragment jego wystąpienia. Zobaczcie, gdzie teraz jest Giertych, gdzie teraz jest Lepper. No na pewno nie w miejscu, w którym ja chciałbym być, to powiedział Sławomir Mentzen. Nie są to trochę jednak niestosowne słowa, porównywanie Romana Giertycha i Andrzeja Leppera, który nie żyje przecież. Ja myślę, że może troszeczkę niefortunnie dobrane słowa rzeczywiście, ale chodziło ogólnie o ugrupowanie Samoobrony, która no, została po prostu pochłonięta. Zresztą nie trzeba patrzeć daleko w przeszłość, żeby zobaczyć, że wchodzenie mniejszych partii w różnego rodzaju koalicje z tymi partyjnymi molochami kończy się właśnie tak, jak się kończy, bo widzimy chociażby, co się dzieje z Suwerenną Polską, tak? No to jest ugrupowanie składające się z chyba kilku czy kilkunastu parlamentarzystów. No teoretycznie mają coś do powiedzenia w Zjednoczonej Prawicy, a praktycznie bywa różnie. Obydwie partie są bardzo mocno uzależnione od siebie i my nie chcemy popełnić tego błędu. Widzieliśmy też, co się działo z Polskim Stronnictwem Ludowym, które było w koalicji z Platformą Obywatelską. Teraz PSL w zasadzie no, próbuje połączyć się z kimkolwiek, żeby uzyskać jakieś rozsądne wyniki wyborcze. To brzmi trochę jak sugestia, że PiS wykończyło Andrzeja Leppera. Czy my mamy taką wiedzę? Czy Konfederacja ma taką wiedzę? Ja bym nie szła w kierunku, że PiS wykończyło Andrzeja Leppera, tylko w kierunku, że PiS wykończyło Samoobronę. Po prostu. No, też zwróćmy uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią bardzo drapieżną i Prawo i Sprawiedliwość nie lubi, kiedy w koalicji z PiS-em powstaje partia, która gdzieś bardzo mocno się zaznacza, gdzieś się bardzo mocno kształtuje i może mieć jeszcze większy wpływ na decydowanie właśnie o potencjalnej koalicji z PiS-em. No widzimy, jak bardzo tonowana jest Suwerenna Polska. No, gdyby w zasadzie nie to, że Zbigniew Ziobro ma taką funkcję, jaką ma, podejrzewam, że los Suwerennej Polski byłby znacznie gorszy. No tutaj też. Czyli to trzyma Zbigniewa Ziobrę przy PiS-ie, to, że nadal jest ministrem. I prokuratorem generalnym i ma dostęp do wielu informacji, których PiS pewnie nie chciałby ujawniać. Czy przekonała cię konwencja Konfederacji? Ta sonda do końca programu na czacie YouTube, więc możecie, drodzy widzowie, odpowiadać, a my zmieniamy temat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, no trochę inne zdanie jest chyba polskiego społeczeństwa dzisiaj na jego temat niż wcześniej, zwłaszcza po tej wypowiedzi w Organizacji Narodów Zjednoczonych na forum ONZ, a w sobotę, czyli wtedy, gdy wy mieliście konwencję, on się zatrzymał w Polsce, był w Lublinie, podziękował Polakom za wsparcie, za pomoc, ale nie spotkał się z polskimi władzami. O czym to świadczy? To świadczy o tym, panie redaktorze, szanowni widzowie, że Wołodymyr Zełenski prowadzi bardzo konkretną politykę swojego kraju i to jest o tyle zaskakujące, że Ukraina jest w stanie wojny, a mimo to jest w stanie, czy ma na tyle siły, żeby wypowiedzieć, czy sprowokować wojnę handlową z Polską. To jest bardzo niebezpieczne, uważam. Znaczy, że mamy taką sytuację, Ukraina w stanie wojny, a Wołodymyr Zełenski włącza się w jakieś rozgrywki polityczne na terenie Polski? Uważam, że tak. Zupełnie szczerze uważam, że teraz bardzo mocno ujawnił swoje realne zamiary i jego realnym zamiarem jest to, żeby wzmocnić pozycję chociażby Niemiec w ONZ, no bo przecież to Wołodymyr Zełenski bardzo mocno optował za tym, żeby to Niemcy zasiadały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Także
widzimy tutaj lobbying właśnie na rzecz Niemiec, no to nie jest nic dziwnego, no bo jeżeli sobie zobaczymy historycznie, no to Ukrainie zawsze było blisko do Niemiec. Teraz mamy przecież gest Wołodymyra Zełenskiego w Kanadzie, gdzie oklaskiwany był pewien działacz bardzo mocno związany z no to też jasno trzeba powiedzieć, skandal, no bo wiemy, z czym Polakom się kojarzy SS Galicjen. Oczywiście, że tak. No a tutaj widzimy bardzo dużą aprobatę dla tego typu ludzi, którzy działali w takich organizacjach. Ale tak jak powiedziałam, Ukrainie zawsze było bliżej do Niemiec niż do Polski. I to się teraz bardzo mocno ujawnia. I to też bardzo mocno pokazuje, jak polityka Prawa i Sprawiedliwości jest i była naiwna wobec Ukrainy. I znowu, panie redaktorze, tylko Konfederacja uprzedzała, że taka polityka doprowadzi do sytuacji, gdzie wstając z kolan uderzymy się w głowę o kant ukraińskiego stołu. No i dokładnie to teraz się dzieje. Oddaliśmy Ukrainie bardzo dużo. Pomogliśmy Ukrainie w ogromny sposób. Otworzyliśmy im nasze domy, nasze serca, nasze portfele. Zagwarantowaliśmy im bardzo duże bezpieczeństwo, dostarczaliśmy im broń. No i nagle się okazało, że kwestia zboża, które dodatkowo... Wie pan, jeszcze żeby to rzeczywiście było działanie w interesie ukraińskich rolników, którzy mają problem ze zbytem swoich produktów rolno-spożywczych, no bo trwa wojna, byłabym w stanie jeszcze to jakoś zrozumieć. Ale Wołodymyr Zełenski działa w interesie ogromnych agroholdingów, oligarchów, którzy są potentantami w ukraińskiej produkcji zboża. Dlatego tutaj też widzimy bardzo dużą walkę interesów i widzimy, jakie interesy wspiera Wołodymyr Zełenski. No jeżeli w imię tych interesów jest w stanie zagrozić czy zaskarżyć Polskę do Światowej Organizacji Handlu, naskarżyć wręcz na Polskę i zachować się w ten sposób, no to uważam, że mamy bardzo duży kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Ukraina. I też pamiętajmy, szanowni państwo, że wdzięczność nie jest walutą. Za pomoc udzieloną Ukrainie nie mamy ani wdzięczności, ani pieniędzy. Jedyne, co dostaliśmy, to to, że Wołodymyr Zełenski oskarżył nas o współpracę czy działanie na korzyść Putina, czyli agresora, który zaatakował Ukrainę. No, nie zasłużyliśmy sobie na takie traktowanie. Władze Ukrainy wyrolowały polskie władze i teraz działają na korzyść Donalda Tuska? Tak to wygląda? Władze Ukrainy wyrolowały polskie władze, tak. Władze Ukrainy działają na korzyść Ukrainy. A w interesie Ukrainy, jak widać, jest bardzo mocna przyjaźń z Niemcami, a w interesie Niemiec jest to, by PiS przegrało władzę i by do władzy w Polsce doszła znowu Platforma Obywatelska. Mamy burzę wokół filmu Agnieszki Holland od piątku. Ten film jest w kinach. No, wszyscy już znają tytuł Zielona Granica. A jak pani uważa, to jest obrzydliwa nagonka polityków PiS na Agnieszkę Holland, czy obrzydliwy jest ten film? Po czyjej stronie jest Konfederacja, po czyjej stronie jest pani w tym sporze, można powiedzieć? Ja nie jestem po żadnej sporze. Ja uważam, że wyprodukowanie tego filmu i wypuszczenie go do kin w momencie, w czasie wyborczym, ma na celu kolejny raz spolaryzowanie opinii publicznej i widzimy, że ten cel został osiągnięty, no bo zamiast mówić o poważnych problemach, takich właśnie jak kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą, jak afera wizowa, jak ogromna inflacja, drożyzna, to wszystko, z czym się mierzymy na co dzień, zajmujemy się w debacie publicznej tym, czy warto iść na zieloną granicę, czy nie warto iść, czy ten film jest obraźliwy, czy nie jest obraźliwy. Oczywiście, że jest obraźliwy. Przyznam szczerze, że ja go nie oglądałam, ale oglądałam akurat widzieliśmy film wszyscy Pokot. Te fragmenty, no i widzieliśmy, jak tam przedstawiona jest Straż Graniczna, trochę jak tacy no bardzo źli ludzie, którzy bardzo złe rzeczy robią na tej, prawda, na tej granicy. To prawda, tylko pamiętajmy, szanowni państwo, że gdyby nie Straż Graniczna, w tym momencie byśmy mieli zalew nielegalnymi imigrantami ze strony Białorusi i postawa Straży Granicznej jest wzorcowa i godna szacunku i ogromny szacunek dla Straży Granicznej za to, jak bronią naszej granicy i za to, z jakim hejtem się muszą mierzyć, a mimo to zachowują twardą skórę i dalej nas bronią. Natomiast
Też zwróciłam uwagę na to, bardzo dużo opinii pojawiło się, że zielona granica bardzo zakłamuje obraz właśnie tych imigrantów, którzy do Polski chcieli się przedostać przez granicę polsko-białoruską. No bo my w filmie widzimy kobiety z dziećmi, kobiety ciężarne, małe dzieci i tak dalej. No a z tego co wiem, być może gdzieś taka scena się w filmie pojawiła. Nie oglądałam tego filmu, natomiast ludzie mówią wprost, że nie było w filmie scen pokazanych, jak imigranci z łopatami, czy z jakimiś nożycami, czy z ostrymi narzędziami próbują się przedrzeć na polską stronę przez granicę polsko-białoruską. Tego akurat film Agnieszki Holland nie pokazuje, więc nie dosyć, że mamy zakłamanie i takiego obrazu Straży Granicznej, no to jeszcze dodatkowo mamy zakłamanie obrazu tych imigrantów, którzy rzeczywiście do Polski chcieli się wedrzeć w sposób nielegalny. No a szanowni państwo, przecież jeżeli ktoś jest imigrantem, chociaż teraz w wypadku afery wizowej, to nie wiem, czy to jest dobre porównanie, no ale jeżeli ktoś chciałby się legalnie dostać do Polski, no to wystarczyłoby złożyć wniosek o wizę, a okazuje się, że to nie jest takie trudne. No ja w jednym z programów powiedziałam, że wcale, jak się okazuje, płot na granicy polsko-białoruskiej wydaje się, że nie jest potrzebny, no bo wystarczyło złożyć wniosek o polską wizę i bez problemu tą wizę można byłoby dostać i to też jest pewnego rodzaju patologia. To może zielona granica sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, bo oni mogą się teraz pysznić tym, że to my jesteśmy murem za polskim mundurem, za Strażą Graniczną, a tu proszę, jaki antypolski paszkwil Agnieszki Holland wszedł do kin. To jest bardzo ciekawe, na co pan zwrócił uwagę. Rzeczywiście też odnoszę takie wrażenie, że w całej tej polaryzacji jednak korzyść idzie na stronę Prawa i Sprawiedliwości. No bo wiadomo, że to Agnieszka Holland jest sojuszniczką Prawa i Sprawiedliwości. Ale w sposób niezamierzony, właśnie to chciałam powiedzieć, no bo wiemy doskonale przecież, że jakby rozkazy dla Straży Granicznej wydawał polski rząd, który jest jednak w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Agnieszka Holland chyba nie spodziewała się, że przyczyni się tak do tego, że poparcie w tej kwestii będzie spływało jednak na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że efekt był kompletnie, plan był kompletnie inny. To miało obrzydzić i pokazać Polskę jako ten kraj ksenofobiczny, rasistowski i tak dalej, nieprzyjazny dla ludzi szukających pomocy. No a w efekcie doprowadziło do tego, że no jakby nasza postawa jest godna szacunku i myślę, że wiele państw powinno brać z tej postawy przykład. Czy PiS wyjdzie, pani zdaniem, obronną ręką z afery wizowej? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Wie pan, na początku, kiedy ta afera wychodziła na jaw, to ja zwróciłam uwagę na coś takiego, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo chciało tak tą aferę sprowadzić do takiego poziomu błahostki, że w sumie nic takiego wielkiego się nie stało. Zresztą dziennikarze ujawniali przecież prywatne notatki polityków partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Ale stało się coś takiego, o czym mówili politycy Platformy Obywatelskiej, że tam setki tysięcy imigrantów wdarły się do Polski i nie wiadomo, co się z nimi dzieje? Panie redaktorze, jeśli chodzi o tę sprawę, musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Bo faktycznie w Polsce jest tak, że są sektory, które potrzebują pracowników sezonowych szczególnie. Na przykład sektor rolno-spożywczy. Znaczy potrzebujemy imigrantów? Za chwilkę do tego dojdę. Potrzebujemy pracowników. W Polsce jest bardzo duży problem z ludźmi do pracy sezonowej i ten problem istniał już wiele, wiele lat temu. Zanim wybuchła pandemia, pamiętam, że prowadziłam bardzo dużo wywiadów z politykami zajmującymi się rolnictwem, czy z rolnikami samymi w sobie i oni mówili wprost, nie mamy rąk do pracy, ludzie nie chcą pracować, co wynika chociażby z bardzo dużych świadczeń socjalnych, ale to może na inny czas taka dyskusja. Więc my rzeczywiście potrzebujemy rąk do pracy. Wiadomo, że jeżeli ludzie w Polsce nie chcą pracować, no to trzeba ściągnąć imigrantów. Natomiast ta imigracja nie może być prowadzona w sposób całkowicie niekontrolowany. Jeżeli rząd zobowiązuje się do tego, że jakby spowoduje, że w Polsce pojawią się pracownicy sezonowi, to nie zwalnia rządu absolutnie z odpowiedzialności bardzo dokładnego sprawdzania, kto do Polski przyjeżdża, na jaki czas, w jakim celu. I tak powinny być te wizy wydawane na czas określony.
I po tym czasie, jeżeli człowiek nie potrzebuje przedłużenia tej wizy i nie podejmuje pracy, powinien zostać z Polski wydalony, a tutaj tego nie ma. Strategia z 2018 roku, ten cały plan jakby migracji, czy strategia migracyjna rządu, mówiła o tym, że do Polski będą wpuszczani wszyscy po prostu jak leci. Jeżeli przez przypadek wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ujawnił taką notatkę, no to został zwolniony ze stanowiska. No ale gdzieś ta notatka dotarła do polityków. Nie może nasza polityka migracyjna opierać się na tym, że wpuszczamy wszystkich do Polski jak leci, bo w tym momencie mamy sytuację i do tego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, że polskie kobiety chociażby boją się przemieszczać, czy boją się korzystać z transportu na aplikacje, z różnych przewozów w miastach, szczególnie większych, bo to rodzi bardzo duże niebezpieczeństwo. Te kobiety po prostu są w bardzo dużym niebezpieczeństwie, nawet u mnie w Radomiu. O Uberach mówimy, tak? Mówimy o Uberach, nie chciałam podawać tej nazwy. Nawet niedawno była sytuacja i to mi opowiadał pan taksówkarz, który zrezygnował akurat z takiego przewozu. No, chciało wejść do niego trzech panów obcej kultury, że tak powiem. Pan starszy przestraszył się, powiedział, że absolutnie nie, zaczęli go wyzywać. No, na szczęście po prostu z otwartymi drzwiami gdzieś tam odjechał kawałek i zdążył mu się udzielić. Ale też była sytuacja, gdzie kobieta w Radomiu już widziała po prostu, że jedzie w kierunku Lasu Kapturskiego. Jest w Radomiu takie miejsce, gdzie no, dosyć niebezpieczne. I po prostu na światłach wysiadła z samochodu, udało jej się uciec, bo już przeczuwała, co się będzie działo. I takie sytuacje są niedozwolone. I ta polityka migracyjna, którą zafundowało nam Prawo i Sprawiedliwość, właśnie do tego doprowadziło. Zresztą kolejna sprawa, panie redaktorze, jeżeli na przykład prokuratura tłumaczy, że tych wiz, które rzeczywiście mogły być sprzedane za pieniądze, jest tam ponad 200, chyba 50, jakoś tak, to jest o 250 wiz jakby przygotowanych na bazie korupcji za dużo. No nie może tak wyglądać polityka migracyjna, zdecydowanie nie. I tylko Konfederacja właśnie jest za tym, żeby po pierwsze skończyć z migracją z państw muzułmańskich i z Afryki. Tylko Konfederacja jest za tym, żeby ściśle kontrolować migrantów z Ukrainy i z Białorusi. I tylko Konfederacja jest za tym, by imigrantom no, zlikwidować wszelkie świadczenia socjalne, bo polskie pieniądze powinny trafiać do polskich obywateli. No mieliśmy też taką sytuację i krążyło nagranie w sieci, gdzie ukraiński kierowca taksówki został pobity. Też pani to widziała. To też jest, myślę, naganne i też trzeba to potępić. Oczywiście, podobnym, że tak. Oczywiście, stopniu. Że tak. Ale no widzi pan, no ale... Bo tą sytuację, którą pan przywołał, można tłumaczyć w ten sposób, że po pierwsze rzeczywiście są ludzie, którzy do Polski przyjeżdżają po to, żeby legalnie pracować i takich ludzi potrzebujemy. Nie oszukujmy się, takich ludzi potrzebujemy, bo są zawody, których Polacy wykonywać nie chcą, a ktoś to robić musi, więc ja nie widzę problemu w tym, żeby ludzie, szczególnie z państw jednak bliższych kulturowo, takich chociażby jak Ukraina, do pracy, do Polski przyjeżdżali. Nie powinni mieć gwarantowanych świadczeń socjalnych, nie powinni mieć gwarantowanych emerytur, no ale tak jak Polacy wyjeżdżają za granicę pracować, tak Ukraińcy mogą przyjeżdżać do nas pracować, to nie jest żaden problem. Kwestia kontroli tych wiz. No a z drugiej strony jakby właśnie chociażby podejście państwa ukraińskiego do Polski powoduje i będzie powodowało to, że frustracje w Polakach będą wzrastały i takie sytuacje, które rzeczywiście należy potępić, no mogą się pojawiać. To na koniec chcę o Radomiu jeszcze na chwilę porozmawiać, dlatego że pani na początek wspomniała, prawda, że ma 18 miejsce na liście Konfederacji w Radomiu, tak? To chyba dobrze kojarzę, że Robert Bąkiewicz ma z kolei 18 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, czyli to będzie pojedynek Ewy Zajączkowskiej-Hernik z Robertem Bąkiewiczem. I kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Panie redaktorze, zupełnie szczerze, uważam, że nie będzie żadnego pojedynku między Ewą Zajączkowską-Hernik a Robertem Bąkiewiczem, dlatego że nasze elektoraty diametralnie się różnią. Ja rzeczywiście
celuje również w elektorat narodowy, z tego względu, że zawsze gdzieś tam w tych wartościach się obracałam. Zresztą założyłam chociażby Stowarzyszenie Ruch Wolnościowo-Patriotyczny jeszcze parę lat temu, kiedy aktywnie działałam w Kongresie Nowej Prawicy. Więc zawsze gdzieś tam ci ludzie byli mi bliscy, ale z drugiej strony ci ludzie wiedzą doskonale i nawet rozmawiam z nimi i oni wiedzą doskonale, co Robert Bąkiewicz chciał zrobić z Marszem Niepodległości, jak bardzo chciał go upolitycznić i oddać Prawo i Sprawiedliwości. No i też wiedzą, co Robert Bąkiewicz i w jakim stanie Robert Bąkiewicz zostawił Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i elektorat narodowy nie zagłosuje na Roberta Bąkiewicza właśnie chociażby przez te aspekty, które wspomniałam. Ja zupełnie szczerze uważam, że kandydatura Roberta Bąkiewicza z ostatniego miejsca w Radomiu jest pstryczkiem w nos dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, takich jak Radosław Fogiel czy Andrzej Kosztowniak. To jest bardzo ciekawe. Ciekawa teoria. To jest bardzo ciekawe zagranie, ale uważam, że taki był cel Zbigniewa Ziobro, który wystawił Roberta Bąkiewicza na ostatnim miejscu w Radomiu, no bo tutaj wiadomo, niby koalicja, niby się dogadujemy, no ale też wiemy, że były różne problemy czy różne sytuacje, kiedy obydwa ugrupowania dogadywały się w kwestii startu, wspólnego startu w ramach Zjednoczonej Prawicy. Więc myślę, że tak, że to był taki właśnie pstryczek w nos, taki delikatny dla Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości na radomskiej liście nie przyznają się do Roberta Bąkiewicza, unikają tego tematu jak ognia, to też jest bardzo ciekawe. Robert Bąkiewicz ma tak duży negatywny elektorat moim zdaniem, że przyniesie na tej liście więcej szkody niż pożytku. No i kolejna sprawa jest taka, że Robert Bąkiewicz jednak walczy o elektorat Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, a nie o elektorat Konfederacji. To na koniec wyniki sądy. Pytaliśmy, przypominam, czy przekonała cię konwencja Konfederacji i oto wyniki 36% tak, 64% nie. To może przekładając na wynik wyborczy, to będzie to 15%, o które walczycie. Daj Boże. Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja, była gościem raportu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję widzom raportu za te głosy, odpowiedzi w sądzie, także za to, że byliście z nami. Nie tylko w raporcie, ale w całej tej dwugodzinnej transmisji. Dziękuję ekipie, która się spisała, ale to jest norma. I zostańcie z nami, warto, dlatego, że dziś jeszcze wiele przed nami na kanale Super Expressu. Raport wraca jutro około godziny 10.20 w imieniu Tomasza Walczaka. Zapraszam, prosimy o kciuki w górę. Warto zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić na przykład raportu jutro o 10.20. Do zobaczenia.